Może spóźnić. Czy przyjdzie, czy online, ale ma być. No. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa na 46. sesji Rady Miejskiej w Ożarowie. Informuję tylko Państwa, że dzisiejsze obrady są nagrywane, zarówno wizja, jak i nagłośnienie. Idzie transmisja na żywo, jak również można później odtwarzać sobie w internecie. Przepraszam, nie będę przedstawiać porządku obrad, tylko pytam, czy są jakieś zastrzeżenia do porządku obrad? Nie ma. Dobrze, czyli porządek obrad jest przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego. Informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, niestety rok 2022 rozpoczął się dla gminy z nieplanowanymi i koniecznymi wydatkami budżetowymi. W pierwszych dniach stycznia uszkodzeniu uległ drugi piec centralnego ogrzewania w szkole w Lasocinie. Pierwszy piec został wyłączony z eksploatacji wiosną. Liczymy, że uda się doczekać przy piecu rezerwowym do końca sezonu grzewczego. W okresie wakacji będziemy w tym budynku instalować pompy ciepła. Kolejny problem to uszkodzenie komina spalinowego w budynku biblioteki w Lasocinie. Musieliśmy wykonać nowy komin. Następny temat to awaria instalacji elektrycznej w budynku klubu seniora w Glinianach. Przewody elektryczne uległy przepaleniu. Musimy w całym budynku wykonać nową instalację elektryczną. Szacowane koszty to piec w Lasocinie 120 tysięcy złotych, komin w bibliotece 33 i instalacja elektryczna w Glinianach 20 tysięcy. Środki te nie są uwzględnione w budżecie na 2020 rok, dlatego proszę Państwa o zatwierdzenie proponowanych zmian w budżecie. Podpisana została umowa firmą Multitronic na budowę około 500 kW instalacji fotowoltaicznej budynka użyteczności publicznej. Koszt po przetargu 2 200 000 zł. Wpłynęły 4 oferty. Na dzień dzisiejszy wykonane zostały następujące instalacje. Świetlica Maruszów, świetlica Czachów, świetlica Sobów, OSP Jakubowice, klub seniora Gliniany, stadion Ożarów, hydrofornia Ożarów, szkoła Pisary, klub seniora Pisary, biblioteka Lasocin, dom kultury Ożarów, biblioteka Ożarów, przedszkole Ożarów, szkoła Janowice i zakład komunalny w Ożarowie. W trakcie budowy mamy basen i szkołę w Ożarowie oraz szkołę w Lasocinie. Obecnie trwają uzgodnienia z zakładem energetycznym o wpięcie tej instalacji do sieci. Wszystkie instalacje będą przyłączone do sieci zakładu energetycznego do końca marca. Pozwoli to nam na uzyskanie statusu prosumenta, czyli umożliwi to rozliczanie energii elektrycznej w systemie co 6 miesięcy. Mamy nadzieję, że kolejna inwestycja pozwoli ograniczyć koszty opłat za energię elektryczną. Podpisana została umowa na wykonanie pomp ciepła z firmą Ekologika. Po przetargu koszt wynosi 1 800 000 zł. Wpłynęły 4 oferty. Pompy ciepła będą zainstalowane w budynkach szkoły Pisary, szkoła Lasocin, OSP Jakubowice, klub seniora Gliniany, biblioteka Lasocin. Chcemy zlikwidować kotłownie opalane węglem i zastąpić je pompami ciepła. Piece węglowe zostaną jako rezerwa w przypadku silnych mrozów. Zakończenie robót jest planowane do końca 2022 roku. Z analizy opłat za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wynikają następujące dane. W 2019 roku zapłaciliśmy 550 tysięcy. Zainstalowane było 1412 lamp sodowych. W roku 2020 zapłaciliśmy 350 tysięcy, a zainstalowanych było 2087 lamp LED-owych. W roku 2021 zapłaciliśmy 285 tysięcy przy 2087 lampach LED-owych. Powyższe pokazuje, że inwestycja w energooszczędne oświetlenie LED-owe miała bardzo duży sens. Mamy nadzieję, że inwestycja w fotowoltaikę i pompy ciepła
przyniesie wymierne efekty w postaci oszczędności kosztów opłat za energię elektryczną. Przypominam, że na te zadania otrzymaliśmy 1 528 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich organizowane są spotkania z mieszkańcami Zawady i Suchodółki w sprawie projektowanej przebudowy drogi 755 Wałtówka Zawichos oraz drogi 777 Maruszów Piotrowice. Mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi do przedstawionych propozycji. Mamy nadzieję, że w maju i czerwcu rozpoczną się roboty związane z projektem. Odbyły się kolejne spotkania z Państwem Stawiarskiej Sobótki w sprawie drogi. Niestety kolejny raz nie udało się dojść do porozumienia. Uzgodniliśmy wysokość opłaty za sprzedaż gruntu. Niestety prawnik tego państwa żąda jeszcze odszkodowania w wysokości 300 tysięcy za korzystanie z terenu w latach ubiegłych. Na taki warunek nie mogliśmy się zgodzić, stąd też do porozumienia nie doszło. Dziękuję panu sołtysowi Bogusławskiemu i zespołowi Kołaków Wiejskich Sobowa za przygotowanie koncertu kolęd w kościele w Ozarowie. I również dziękuję chórowi Żar Ozarowa, działającemu przy klubie seniora w Ozarowie, za przygotowanie koncertu kolęd i występ w ozarowskim kościele. Po długiej pracy odeszła na emeryturę pani Lucyna Gawlak. Jest ona najdłużej pracującą osobą w Urzędzie Miejskim w Ozarowie. Dyrektor Parków Świętokrzyskich oraz marszałkiem Markiem Jońcą przedstawili koncepcję utworzenia Sandomierskiego Parku Krajobrazowego, który swoim zasięgiem obejmuje będzie m.in. część naszej gminy, mam tu na myśli część sołectwa Maruszów, Dębno, Bierzyków i Nowe. W miesiącu kwietniu planowane jest spotkanie z radnymi i sołtysami, natomiast w maju i czerwcu planowane są spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Kolejny raz spotkaliśmy się z członkami Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Inicjatywa. Wymienione zostały informacje o tym, co zamierzamy realizować w 2022 roku. Wysłuchaliśmy uwag i wniosków przedsiębiorców. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie po okresie wakacyjnym. Komendant Wojewódzkiej Policji powołał nowego komendanta powiatowego w Batowie. Został nim Wojciech Szymczak. W czasie spotkania pan komendant zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu w Ozarowie. Chodzi o kwotę 60 tysięcy złotych, która złożona przez gminę Ozarów, Tarów i Wojciechowice pozwoliłaby pokryć 50% zakupu. Pozostałą kwotę dołoży komendant wojewódzki. Została podpisana umowa z wojewodą świętokrzyskim na realizację programu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Środki w wysokości 119 tysięcy złotych pozwolą na zatrudnienie dwóch osób, które pomagają osobom z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program jest kontynuacją z roku poprzedniego. Pan Marian Cieszkowski, długoletni dyrektor DPS-u Sobów, przyszedł na emeryturę. Dyrektorem w Sobowie została pani Agnieszka Hołody. Do programu Polski Ład przygotowaliśmy i zostały złożone następujące wnioski. Rozbudowa biblioteki w Ozarowie i budowa sześciu świetlic w Grochocicach, Janowie, Julianowie, Tominach, Bałtówce, Zawadzie oraz odbudowa świetlicy w Sobótce. Ogólny koszt 9 milionów złotych. Udział gminy 10%, czyli 900 tysięcy złotych. Budowa systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej wraz z magazynami energii, koszt 8 milionów złotych, udział gminy 5%, 400 tysięcy złotych. I trzecie, budowa zadaszenia na Małej Targowicy w Ozarowie, koszt 4 miliony złotych, udział gminy 5%, czyli 200 tysięcy złotych. A także z funduszy, które wcześniej uzyskaliśmy, przebudowa oczyszczalni śniegu w Śmiłowie i Lasocinie, koszt 1 200 000, udział gminy 20 tysięcy złotych. Tak, to jest stara oczyszczalnia i tam nie spełnia wszystkich wymogów. Założyliśmy termin zakończenia wszystkich wniosków na czerwiec 2024 rok. Mamy nadzieję, że uda się dotrzymać dofinansowanie przynajmniej na dwa projekty. Decyzje mają zapaść do czerwca bieżącego roku. Od poniedziałku wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wrócili do nauki w szkołach. Na dzień dzisiejszy nie mamy sygnałów o ogniskach zachorowań. Mam nadzieję, że do końca roku szkolnego wszystkie zajęcia będą się odbywały w szkołach. Niestety nauka zdalna obniżyła poziom wiedzy uczniów. Widzimy widoczne problemy wychowawcze i niestety psychologiczne. Samotność i zamknięcie w domach odcięły swoje piętno na naszych dzieciach. Trwają prace nad strategią rozwoju dla obszaru strategicznej interwencji Dolina Wisły.
Zapraszam Państwa radnych i mieszkańców do aktywnego udziału w tych pracach. Najbliższe spotkanie będzie 4 marca, piątek o godzinie 10. Może macie Państwo ciekawe pomysły i uwagi, co można zrobić w następnych latach, m.in. na terenie gminy Ożarów. W ramach projektu Komputery dla dzieci i rodzin pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych wniosek gminy Ożarów został zaakceptowany. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup komputerów dla 50 dzieci. Niestety ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem zostały zmniejszone z 35,5 tysiąca złotych na 2,5 tysiąca złotych kwoty przeznaczone na zakup jednego komputera. Mamy nadzieję, że za kwotę 2,5 tysiąca uda się zakupić komputer. Obecnie zostanie przeprowadzona procedura zamówień publicznych na dostawę tego sprzętu. W ciągu 4-5 miesięcy komputery powinny być dostarczone do rodzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Przechodzimy do punktu następnego. Rozpatrzenie uchwał w sprawie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest kworum władne do podejmowania uchwał. Przystępujemy do procedowania. Pierwszy projekt uchwały jest w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 5. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ożarowa przed przystąpieniem do głosowania. Bardzo proszę o wyjaśnienie kilka słów zastępca burmistrza, pan Paweł Rędziak. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w związku ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę na drogę ulica Przemysłowa, czyli ulica łącząca ulicę Leśną Kościuszki z ulicą Kochanowskiego, mamy przebieg już wiadomo jaki. W związku z tym chcemy przystąpić do odblokowania terenów osób prywatnych, osób fizycznych na terenie miasta Ożarowa, które do tej pory były przeznaczone pod tą inwestycje. W związku z tym, że tak jak powiedziałem, droga będzie przebiegać obok, możemy te działki przeznaczyć na takie przeznaczenie jak sąsiednie działki i w ten sposób pozwolić osobom fizycznym na korzystanie w dowolny sposób ze swojego gruntu. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 46 łamane przez 314 przez 2022 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 5 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ożarowa. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 27 w związku z artykułem 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 741 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzania zmiany nr 5 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ożarowa, uchwalonego uchwałą nr 25 łamane przez 117 przez 2000 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 11 września 2000 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ożarowa, ogłoszonej dnia 30 października 2000 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 60 i pozycja 558, zwaną dalej zmianą nr 5 planu. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Przedmiotem zmiany planu, o jakiej mowa w paragrafie pierwszym, jest obszar zlokalizowany w mieście Ożarów, przedstawiony na mapach stanowiących załączniki graficzne nr 1a i nr 1b do niniejszej uchwały i będących jej integralną częścią. Punkt drugi. Celem opracowania zmiany nr 5 planu jest określenie nowych zasad zagospodarowania i użytkowania terenu zgodnie z nowymi kierunkami rozwoju struktury przestrzennej gminy i potrzebą modyfikacji planowanego układu komunikacyjnego miasta Ożarowa. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kworum bardzo proszę możemy jeszcze sprawdzić. Bo nie wiem, czy już pani Bożena dotarła. Proszę jeszcze o potwierdzenie kworum. Czy pani Bożena Małecka już jest? Jeszcze nie ma. Krzysztof Kita, kworum proszę jeszcze potwierdzić. No kworum, proszę właśnie o kworum.
Krzysztof Kita. Naciska. Próbuję. Nie wiem czemu nie działa. No pierwszym razem był. Już jest, dobrze, no. Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. No na razie pani Bożeny nie ma. Ale pisała się spóźni, być może dotrze, to jeszcze sprawdzimy kworum, jak się odezwie. Ale to nieważne, który, prawda? No. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 14 osób. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego projektu. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkasą. Czy parę słów wyjaśnienia? Bardzo proszę, pan burmistrz Rędziak. Szanowni państwo, w związku z przejściem pani Jadwigi Otręby na emeryturę w miesiącu lutym, od 1 marca chcemy powołać nowego inkasenta, panią Sylwię Lichtoń, i to jest zmiana tej uchwały, ale prosiłbym też o zmianę w stosunku do tego, co referowaliśmy na komisji, punktu 6. Tam był taki zapis, że za 1 metr kwadratowy powierzchni 2 zł, natomiast proponujemy zapis za 1 metr bieżący przy maksymalnej szerokości 3 metry 4 zł. Po prostu przeoczyliśmy, że w międzyczasie została zmieniona uchwała i z tym zapisem w paragrafie 6, o którym mówię, i prosiłbym, przyjęcie tamtej wersji spowoduje, że będą po prostu mieszkańcy płacić więcej za opłaty targowej, natomiast chcielibyśmy utrzymać te stawki, które obowiązywały w roku 2020, więc proszę państwa o zgodę na to, żeby ten punkt 6 od sprzedaży ze stoiska bazarowego za 1 metr długości przy maksymalnej szerokości 3 metry była stawka 4 zł, a nie 1 zł za metr kwadratowy. To pozwoli po prostu obniżyć opłatę i to jest, przepraszamy, no nasz błąd. Mierzę, znaczy tak, stoiska są tak wykostkowane kostkami kolorowymi, że jest 3 metry szerokości, no i długość mierzą. I to jest mierzone, proszę państwa, za każdym razem, kiedy jest inkasent, pobiera opłatę. Także to w ten sposób funkcjonuje. Zapraszamy pana. Pani Sylwia Lichtoń, przypominam, będzie inkasentem od 1 marca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 46 łamane przez 315 przez 2022 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami, artykuł 15 ust. 1, artykuł 19 punkt 1 litera a i punkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jednolity, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 1170, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Na terenie gminy Ożarów wprowadza się opłatę targową. Paragraf 2. Punkt 1. Określa dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach. Od sprzedaży z wózka ręcznego 3 zł. Od sprzedaży ze straganu blaszanego 20 zł. Od sprzedaży z samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony 10 zł. Od sprzedaży z samochodu o masie całkowitej powyżej 3,5 tony 12 zł. Od sprzedaży ściągnika 4 zł. Od sprzedaży z wozu konnego 4 zł. Nie to? No tak, i teraz jest punkt od sprzedaży ze stoiska bazarowego za ten 1 metr długości 4 zł.
Tak, od sprzedaży z placu targowego za 1 metr kwadratowy powierzchni 2 zł. Punkt drugi. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą. Paragraf trzeci. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Paragraf czwarty. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Punkt drugi. Inkasentem opłaty targowej określa panią Sylwię Lichtoń. Punkt trzeci. Określa wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf szósty. Traci moc uchwała nr 30/224/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia i poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Bardzo proszę o głosowanie. A zawsze pan mówi, że trzeba wszystko, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. No niestety jest zalecenie, żeby te przedstawiać. Dziękuję bardzo. 14 osób zagłosowało za. Uchwała została podjęta. Następny projekt uchwały. Wyznaczenie miejsc do prowadzenia handlu i w piątki i w soboty przez rolników i domowników produktami rolnymi i zasady tego handlu. Pan burmistrz Rędziak, bardzo proszę o wyjaśnienie. Szanowni Państwo, w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o ułatwieniach prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, Rada Gminy powinna podjąć uchwałę dotyczącą tego, że na targowiskach na terenie gminy Ożarów, czyli ulica Stodolna i targowica przy ulicy Kościuszkiej, po pierwsze, są wyznaczone miejsca do handlu. Po drugie, w piątek i w sobotę, jeżeli rolnik lub jego domownik handluje produktami swojej produkcji, jest zwolniony z opłaty za korzystanie, za zajęcie pasa. My proponujemy, żeby na targowisku przy ulicy Stodolnej zostawić dwa te blaszane pomieszczenia dla rolników w piątek i w sobotę i dwa stoiska wyznaczone na terenie tego targowiska i do połowy 50% powierzchni placu przy ulicy Kościuszki. Przypominam, że tutaj wymóg jest, że rolnik, żeby przy ulicy Kościuszki, rolnik, żeby handlował, powinien przy sobie posiadać dokument tożsamości i dokument potwierdzający, że jest płatnikiem opłat za ubezpieczenie zdrowotne. KRUS wydaje takie zaświadczenie bezpłatnie na wniosek rolnika lub jego domownika. I prosimy Państwa o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 46/316/2022 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady tego handlu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 ust. 1 oraz artykułu 40 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami, artykuł 3 i artykuł 5 ustawy z dnia 29 października 2021 o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 2290, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyznacza się miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi wymienionymi w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runem leśnym lub dziczyzną na targowiskach gminnych w miejscowości Ożarów, ulica Stodolna i ulica Kościuszki. Paragraf drugi. Zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały.
Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Bardzo proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Następny projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ożarowie. Plany pracy dokładnie zostały omówione na poszczególnych komisjach. Czytam projekt. Uchwała nr 46 łamane przez 317 przez 2022 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2022 rok. Na podstawie artykułu 21 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami i paragraf 59 statutu gminy Ożarów, uchwalonego uchwałą nr 29 łamany przez 187 przez 2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 października 2020 roku, dziennik urzędowy województwa świętokrzyskiego z 2020 roku, pozycja 3756. Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje plany pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2022 rok. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Następny projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18a ustęp 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 1371 z późniejszymi zmianami, w związku z paragrafem 59 statutu gminy Ożarów uchwalonego uchwałą nr 29 łamane przez 187 przez 2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 października 2020 roku, dziennik urzędowy województwa świętokrzyskiego z 2020 roku, pozycja 3756. Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2022 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o głosowanie. Nie poszło. Teraz jest oczywiście. Jeszcze nie. Jeszcze nie. 14 za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Następny projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności. Proszę o parę słów pan burmistrz Rędziak. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt każdego roku do 30 marca Rada Gminy powinna podjąć uchwałę dotyczącą programu ochrony zwierząt. Taki program powinien zawierać w sobie kilka obowiązkowych elementów. Po pierwsze temat schroniska dla zwierząt. My na dzień dzisiejszy mamy podpisane z umowę ze schroniskiem Janik. Staramy się niedużo z niego korzystać, ale kilka psów w ostatnim roku zostało tam odwiezionych. Następny temat to jest, proszę Państwa, propagowanie i dofinansowanie projektu sterylizacji i kastracji kotów i psów. Tutaj korzystając z gabinetu weterynarii przy ulicy Parkowej dofinansowujemy 50% kosztów zabiegów sterylizacji czy też kastracji kotów i psów. Mamy też podpisaną umowę z gabinetem lekarskim, weterynaryjnym na
proszę Państwa, na leczenie i zajmowanie się zwierzętami wolno biegającymi na terenie gminy, czy też tym, które ulegają wypadkom. Jest to gabinet pana doktora Łotkowskiego. Następnie to jest temat, proszę Państwa, usypiania ślepych miotów. Ustawa dopuszcza taką możliwość i tutaj też o tym mówimy. Kolejny temat to jest wyznaczenie gospodarstwa, w którym mogłyby przebywać zwierzęta domowe zabrane od rolnika. Taką umowę posiadamy z gospodarstwem na terenie Julianowa. Na cały program, proszę Państwa, przewidzieliśmy kwotę około 70 tysięcy złotych. I tutaj chciałbym serdecznie w tym miejscu podziękować paniom i wszystkim mieszkańcom, którzy zajmują się bezdomnymi kotami, bezdomnymi psami. Dzięki współpracy tutaj z paniami z miasta Ożarowa i z tych różnych stowarzyszeń ochrony zwierząt, proszę Państwa, ponad 50 psów udało nam się w ubiegłym roku, 2021, oddać do adopcji. Jest to bardzo duże osiągnięcie, ograniczenie kosztów, a z drugiej strony, proszę Państwa, wielka pomoc od tych osób dla nas, bo zajmują się tymi zwierzętami, wychodzą z te, które są przechowywane w zakładzie gospodarki, w tymczasowym schronisku, sprzątają tam, wychodzą z nimi na spacery, dokarmiają. Naprawdę wielkie podziękowania dla tych osób, które w tym wszystkim uczestniczą. Proszę Państwa, prosiłbym o, proszę Państwa, o przyjęcie tego programu na sterylizację i kastrację. Przewidzieliśmy 33 tysiące złotych. To jest kwota porównywalna z kwotą, jaką wydatkowaliśmy w roku 2021 na te zabiegi. Kto do nas się zgłosi, jest kierowany do lecznicy weterynaryjnej i tam przeprowadzany jest zabieg, który, tak jak powiedziałem, w 50% jest dofinansowany z budżetu gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do tego dodam tylko, co pan burmistrz powiedział. Podkreślić trzeba, że te panie robią to w ramach wolontariatu, bo często na ich temat są niepochlebne opinie w mediach społecznościowych, jak to się dorabiają bardzo na tych pieskach, a one dwa razy dziennie dojeżdżają, karmią, sprzątają te klatki, wyprowadzają pieski i naprawdę robią to z czystej dobroci tylko. Dziękuję bardzo paniom. Proszę, pan burmistrz. Chciałem przypomnieć państwu, że jeśli odstawiamy pieska do schroniska, to płacimy za niego 2300 zł. I takich piesków w zeszłym roku odstawiliśmy tylko 5 czy 6 sztuk. Natomiast te 50 sztuk proszę przemnożyć przez 2300 zł, jaka to jest oszczędność dla gminy. A te panie naprawdę puszczają do internetu informacje, starają się po prostu znaleźć osoby na adopcję, do adopcji. Przyjeżdża masę osób i to czasem przyjeżdżają z terenów całej Polski. Przyjeżdżają, odbierają i tu jesteśmy im bardzo wdzięczni i myślę, że to jest taki naprawdę wspaniały gest z ich strony. Dziękuję bardzo. Pani Dorota, pani Halina współpracuje z różnymi fundacjami i bardzo pięknie się tym zajmują. Pan Adam Łodorzeniec, proszę bardzo, od WOCE. Ja się chciałem odnieść właśnie do tej pomocy przez te panie. Bo będę to powtarzał jak mantra drugą kadencję i będę się zwracał do Wysokiej Rady i do panów burmistrzów, żeby łatwiej była ta gospodarka z tymi pieskami. Nie za głośno, bo powiedzą, że podłożenie zwariuje. To szanowni państwo, ja w dalszym ciągu podtrzymuję propozycję, żeby wprowadzić podatek od psów i chipowanie. Ten podatek na ten bieżący rok, ostatnio czytałem,
wytyczne ministra finansów nie może być większy niż 138 zł w tym roku, ale to nie musimy tyle uchwalić. To chodzi o to, proszę Państwa, znamy mentalność ludzką. Znamy mentalność ludzką, że każdy się zastanowi, nawet jak przyjdzie zapłacić mu 50 zł, to będzie mu szkoda wydać i wreszcie będzie porządek z tymi pieskami. To my go zaczipujemy wtedy i będziemy wiedzieć, czyj ten pies jest. To trzeba złapać. To będzie gminny pies będzie. Jak nie ugryzie burmistrza, to znaczy, że burmistrza pies. No właściwie to wszystkie psy, które są na terenie miasta i gminy, to pod burmistrza należą. Jak to nie? No, pod jurysdykcją burmistrza. No. Pod ustawę pan burmistrz należy. Nie, ja naprawdę serio mówię o tym, bo ja sobie nawet poczytałem, że w takich podobnym, o podobnej liczebności miastach i gminach, że mają tak uporządkowane i sobie cenią to. Ludzie inaczej patrzą na to. To tak jakbyś... Ja tylko proponuję, a Wysoka Rada zdecyduje, jak będzie uważała. Wszyscy razem i każdy z osobna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 46 łamane przez 319 przez 2022 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2022 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, tekst jednolity dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 683 ze zmianami. Rada Miejska w Ożarowie po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych działających na obszarze gminy Ożarów, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, kół łowieckich działających na terenie gminy Ożarów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2022 roku, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Bardzo proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Następna uchwała dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów w miejscowości Gliniany. Bardzo proszę o wyjaśnienie, pan burmistrz Rędziak. Szanowni Państwo, decyzją wojewody świętokrzyskiego gmina Ożarów jest właścicielem między innymi tych 7 działek na terenie Glinian. Są to drogi zlokalizowane w terenach górniczych lub sąsiadujących z terenami górniczymi, które znajdują się na Glinianach i chcielibyśmy je przeznaczyć do sprzedaży w przetargu. Proszę Państwa, tutaj cementownia zwróciła się z wnioskiem o to, żeby to wykupić, ale przetarg jest normalnym przetargiem nieograniczonym. Każdy może przystąpić. Proszę Państwa, dopóki będą tam działki, które są użytkowane przez osoby fizyczne, drogi będą funkcjonowały. Natomiast w momencie, kiedy na tym terenie powstanie kopalnia, no to niestety dróg nie będzie. Na ostatniej komisji tutaj była dyskusja. Jeden z mieszkańców Ożarowa zwracał nam uwagę, że posiada grunty w Glinianach, więc stwierdzam, że niestety w Glinianach pan nie posiada gruntów, posiada w innych miejscowościach, ma działkę w koło
budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Glinianach, natomiast pozostałe grunty ma na terenie innych sołectw, na terenie gminy Ożarów. I bardzo proszę Państwa o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim przystąpimy do głosowania, bardzo proszę o stwierdzenie kworum, ponieważ pani Bożena zgłosiła się, że już jest online. Proszę o kworum. Pani Bożeno, proszę potwierdzić. Dziękuję bardzo. 15 jest obecnych w tej chwili. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 46/320/2022 Rady Miejskiej w Ożary z dnia 23 lutego 2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 ze zmianami oraz artykuł 11 ust. 2 i artykuł 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1899, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 174 o powierzchni 9 arów, 175 o powierzchni 15 arów, 818 o powierzchni 15 arów, 820 o powierzchni 6 arów, 882 o powierzchni 42 ary, 1148 o powierzchni 2 hektary 8 arów, 1153 o powierzchni 14 arów położonych w obrębie ewidencyjnym gliniany. Paragraf drugi. Sprzedaż nieruchomości gruntowych wymienionych w paragrafie pierwszym uchwały nastąpi w drodze przetargu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierzchni burmistrzowi Ożarowa. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Pani Bożeno, proszę głosować. Mam problem z internetem. No trudno, wobec tego, jeżeli pani nie może się połączyć, to będzie bez jednego głosu. No nie może zagłosować. Mam problem z internetem. Dobrze, to proszę jeszcze sobie zresetować do następnej uchwały, a my zamykamy tą uchwałę. 11 za, przeciw 1. Wstrzymuje się 2 osoby i brak jednego głosu. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Następny projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów, położonych w Ożarowie. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, uchwała dotyczy działki w Ożarowie przy ulicy Czachowskiego. Decyzją wojewody gmina jest właścicielem działki 30 arów położonej przy ulicy Czachowskiego. Nie, od Czachowskiego. Od Czachowskiego. My mamy działkę od Czachowskiego pomiędzy ostatnimi zabudowaniami, czyli panem Miśkiewiczem, po prawej stronie jadąc do Czawichowa, między Miśkiewiczem a państwem Gagat. Tam jest taka sytuacja, że działkę z przodu i działki z tyłu użytkują jedna rodzina i w związku z tym, że chcą to wyregulować, tamte swoje sprawy rodzinne, wystąpili do nas o to, żeby przeprowadzić sprzedaż tej działki w drodze przetargu, ponieważ ta działka była użytkowana przez ich rodzinę. Niestety nie mają na to żadnych dokumentów, więc będzie normalny przetarg, licytacja na tą działkę i chcą po prostu sprawy rodzinne wyprostować. I tutaj, jeżeli uda im się to zakupić, działka z możliwością zabudowy. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 46/321/2022 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ożarów na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 ze zmianami oraz artykuł 11 ust. 2 i artykuł 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
Tekst jednolity. Dziennik ustaw z 2021 roku. Pozycja 1899. Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 426/1 o powierzchni 3005 metrów położony w obrębie ewidencyjnym Ożarów. Paragraf 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymienionej w paragrafie pierwszym uchwały nastąpi w drodze przetargu. Paragraf 3. Wykonanie powierzchni burmistrzowi Ożarowa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Katastru, nie kastratu. Pani Małecka, już może pani zagłosować, czy nie? No nie mogę. A na Wi-Fi jakby pani sobie przeszła może? Jest trudno. No proszę próbować jeszcze. Dziękuję bardzo. Wobec tego też będzie bez jednego głosu. 14 za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Następny projekt uchwały. Nabycia nieruchomości gruntowej w Ożarowie. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, projekt dotyczy działki przy ulicy Bławatnej. Tam jak jest już koniec asfaltowania ulicy Bławatnej, jeden z właścicieli reguluje stan prawny, czyli dzieli działkę dla swoich dzieci i zwrócił się do nas o to, żeby na jego przed nim droga ma szerokość 4 metry, natomiast na jego wysokości działki droga ma 2 metry, bo taka była w ewidencji. W związku z tym przy okazji podziałów rodzinnych wyznacza wzdłuż tej drogi działkę dwumetrową, że po to, żeby gmina odkupiła tą działkę i na poszerzenie drogi, żeby droga na ulica Bławatna na całej długości miała szerokość 4 metry. Mieszkaniec Ożarowa reguluje stan prawny. Tam mogą. To jest działka z prawem do zabudowy. Proszę jeszcze pan burmistrz Majcher. Proszę państwa, jest to ewenement w tym miejscu, albowiem wszyscy, do których zwróciliśmy się o sprzedaż działki, nie wyrażają zgody. A ten człowiek usłyszał tylko, że przymierzamy się do budowy drogi, to sam się do nas zwrócił z informacją, że chętnie wydzieli ze swojej posesji kawałek tej działki, żeby ta droga miała tam 6 czy 8 metrów szerokości. Naprawdę jest to godne uchwały takiej osoby. Bo pozostali generalnie nie, nie i nie. I w tym momencie mamy taki problem, że nie możemy zrealizować tam sieci kanalizacyjnej dalej i musimy sieć gazową ułożyć w środku drogi. W środku drogi istniejącej tej wąskiej. Taki jest problem. A ten człowiek naprawdę nam chce pomóc i tu jest godne pochwały taka postawa człowieka. Dziękuję bardzo. Uchwała numer 46/322 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2020 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 ze zmianami. Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1318/1 o powierzchni 112 metrów położonej w Ożarowie. Paragraf 2. Nabycie nieruchomości gruntowej wymienionej w paragrafie pierwszym uchwały nastąpi w drodze umowy kupna-sprzedaży. Paragraf 3. Wykonanie powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Bez jednego głosu. 14 za. Uchwała została podjęta. Uchwała numer 46/323 w sprawie nabycia nieruchomości w Tominach. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, uchwałę w sprawie tych działek w Tominach, to jest działka
skręcając w prawo do państwa Zwolińskich, narożna tutaj droga znajduje się w prywatnej działce i druga to jest droga za państwem Zwolińskim w kierunku tych magazynów Generalnej Dyrekcji Dróg. Tam też w działce prywatnej przebiega droga. W związku z tym chcemy to wyregulować, ponieważ geodeci zrobili ostateczne pomiary. My tą uchwałę podejmowaliśmy we wrześniu ubiegłego roku, ale teraz po tych ostatnich pomiarach po parę metrów zmieniła się powierzchnia i jest niestety konieczność podjęcia drugi raz tej uchwały. Tam dosłownie chodzi o 3-4 metry kwadratowe, no ale w uchwale musi być to, co jest w podziale geodezyjnym. Dlatego proszę państwa o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Kręca do Zwoliński, jadąc od tu do Żarowa, jest droga asfaltowa. I ta droga asfaltowa jest, proszę pana, w Adamskiego polu 15 metrów. Ten wąwóz taki, to co był do spoczynku. Do tyłu i zajmuje te grunty, te porzeczki, to miał Kowalczyk chyba, nie? Czy Sadaj? Tak, tu jest droga. Tak. Uchwała numer 46/323. No. Przez 2022 Rady Miejskiej w Ożarowie z 23 lutego 2022 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 ze zmianami, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1 przez 1 o powierzchni 106 m kwadratowych, 31 przez 1 o powierzchni 284 m kwadratowe położonych w Tominach. Paragraf drugi. Nabycie nieruchomości gruntowych wymienionych w paragrafie pierwszym uchwały nastąpi w drodze umowy kupna-sprzedaży. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała numer 41, łamane przez 266/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 8 września 2021 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierzchni burmistrzowi Ożarowa. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Pani Bożena nadal nie może zagłosować. Proszę bardzo. No, bez jednego głosu. 14 za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Następny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2021 roku. Proszę panią przewodniczącą Wieczorek o przedstawienie tematu tej petycji. Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia, na posiedzeniu w dniu 16 grudnia, lutego, otrzymaliśmy petycję z dnia 20 grudnia 2001 złożoną przez Fundację Nikoli Tesli. Fundacja wzywa Radę do podjęcia uchwał w sprawie. Punkt pierwszy. Wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległym miejscowości, ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi oraz wydanie komunikatów w mediach o szkodliwości maseczek. Punkt drugi. Wydanie zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej, ponieważ są to działania surowo karane i traktowane przez ustawę Polski Kodeks Karny jako zbrodnie. Punkt trzeci. Wydanie zakazu stosowania szczepionek mRNA wszystkich producentów, ponieważ te szczepionki są bronią biologiczno-chemiczną, a zaszczepione osoby bez pomocy medycznej umrą w okresie najbliższych kilku lat. Według Ministerstwa Zdrowia zostało zaszczepionych około 20 milionów Polaków. Oraz podjęcia działań ratowniczych mających na celu objęcie szczególną opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także wydanie specjalnych komunikatów w tej sprawie w mediach.
W dniu 13 stycznia 2020 roku wpłynęło od Fundacji imienia Nikoli Tesli skierowanie do przewodniczącej Rady Miejskiej i Gminy Dorad Miejskich i Gminnych w Polsce. Uzupełnienie petycji z dnia 20 grudnia 2021 dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosu. W toku rozpatrzenia petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji stwierdzono, iż na Radzie, Miejskiej jako organie administracji publicznej spoczywa obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa. Zatem Rada może dokonywać uchwały tylko w granicach zadań gminnych, czyli w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niestrzeżonych ustawami na podstawie innych podmiotów, o czym mówi artykuł 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym komisja postanowiła oddalić petycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czytam. My jako komisja otrzymaliśmy opinię prawną od naszego prawnika i działamy. Komisja działa w granicach prawa i zgodnie z prawem. Czytam stanowisko komisji do głosowania. Proszę bardzo. Proszę włączyć mikrofon. Ja się zapytam, szanowny pani prawnik. Proszę mi powiedzieć, pod rygorem odpowiedzialności, jaką pani pełni, radcy, składała pani przysięgę, czy wszystkie te działania związane z rozporządzeniem, z zarządzeniem mają ugruntowanie prawne, czy nie mają? Dzień dobry, drodzy państwo. No ja nie mogę na takie pytanie odpowiedzieć dosłownie. No mamy przepisy, jakie mamy. Nie są one do końca takie, jakbyśmy chcieli. Jest wiele niedociągnięć, ale nie możemy my tutaj na gruncie naszej gminy, gdyby to było w formie apelu, taką uchwałę moglibyśmy podjąć. Jeżeli chodzi o zakaz, no to w tym momencie, nawet jeżeli taka uchwała zostałaby przez państwa podjęta, to w tym momencie wysyłamy tą uchwałę do wojewody, gdzie tak naprawdę służby wojewody pierwsze co zrobią, unieważnią nam tą uchwałę z uwagi na fakt, że nie ma podstawy prawnej do tego, aby Rada w tej kwestii procedowała. Przepisy, które zostały wprowadzone, czyli przepisy rozporządzeń i ustaw, zostały wprowadzone na szczeblu rządowym albo na szczeblu państwowym, albo wprowadzał je rząd jako rozporządzenie, albo wprowadzał Sejm i Senat na gruncie ustawy. Więc my w tym momencie, gdyby państwo to chcieli zrobić w formie jakiegoś apelu, jak najbardziej taką uchwałę mogliby, czy jakiejś takiej intencji, ale w tej sytuacji nie może mieć miejsca zakaz na terenie naszej gminy, bo w tym momencie nie byłoby to zgodne z prawem, które obowiązuje. A jest ono, jakie jest, no ja tutaj na ten moment nie będę się na ten temat wypowiadać. Dziękuję. No bardzo. W związku z pani wypowiedzią, chce pani, żeby pani miała odebrane uprawnienia? Bardzo proszę zawiadomić odpowiednie służby, jeżeli uważa pan, że moja wypowiedź prowadzi do tego, żeby zostały mi zabrane uprawnienia. Jeszcze raz zapytuję się, czy konferencja prasowa za 5:12, tak jak było ogłoszenie, zakaz prawa bycia na cmentarze, rozporządzeniem, jest to wykładnia prawa, czy to jest zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej z 1997 roku? Czy ustawa nie jest aktem prawnym wyższym od rozporządzenia zarządzenia? Jak? No to co pani opowiada głupoty? Drodzy państwo, mamy trybunał. Przyjdzie czas sądzić. Będziecie odpowiadać wszyscy. No to dobrze, tak. Jesteśmy świadomi, a nie możemy tworzyć prawa na dole, niestety. Jesteście nieświadomi. To trudno, trudno. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 46, łamane przez 324. Mogę jeszcze chwileczkę? Proszę bardzo. Ja tu się nie będę bawiał, bo wy nie chcecie tego, nie będziecie chcieli tego posłuchać. Jest ładnie zachowała się Rada Miejska w Nowej Dębie.
Pani przewodnicząca wie tą wypowiedź, bo jak siedziałem obok, to ja to przedstawiłem. Pierwszy, proszę państwa, pierwsza rada miejska, która kategorycznie sprzeciwiła się temu wszystkiemu, co jest nielegalne. Bo to jest nielegalne. Proszę państwa, pani przewodnicząca nie dodała, że to jest tak zwana eksperymentalna szczepionka genetyczna ingerująca w DNA każdego człowieka, kto ten... Panie Adamie, to są interpretacje jednych uczonych i są interpretacje innych uczonych. Jeden wierzy w to, drugi wierzy w coś innego. I każdy ma swój rozum i wypowie się tak, jak zechce w głosowaniu. Wiecie, co wam powiem? Interpretacje są bardzo różne. Wiecie, co wam powiem? Znów powiecie, że was obrażam. Ja was mogę tylko obrażać, wiecie czym? Moją wiedzą, zasobem mojej wiedzy. Inteligencją, więcej niczym. Panie Adamie, pan czyta, my czytamy, pan słucha, my słuchamy, profesorowie się wypowiadają, medycy się wypowiadają, no komuś trzeba wierzyć, a każdy zapytam się, pan, każdy postępuje z własnym sumieniem. Pani nie kłapie, nie na czym, tylko ja pytam się pani, czy wie pani przewodnicząca, kto jest prezesem Stowarzyszenia imieniem Tesli? Czytałam w internecie, proszę pana, najpierw wie pani, kto to jest? Zapoznałam się, kto to jest. To nie jest jakiś dupek prowincjonalny na stołku urzędowym, żeby posiedzieć na stołku, żeby się powtarzał głupoty tego rządu. Przecież wy wiecie o tym doskonale, że rząd, ten nie rząd, złamał konstytucję na całej linii. Wiecie o tym doskonale. I my jako Rada jesteśmy w stanie tego zmienić. Jesteśmy. Jeżeli my jesteśmy częścią administracji rządowej, jeżeli na górze, proszę państwa, proszę mnie posłuchać, bo pani mi wiele razy nie dała dojść do słowa, żebym ja mógł w sposób czytelny dla szanownej rady wyjaśnić działanie prawa i na temat danej ustawy. Nigdy pani mi nie pozwoliła. Proszę pana, tak samo jak na sesji 17. Dobrze. Listopada. Tak, ukaracie pani mnie jak najbardziej. Nie pozwoliła mi pani dojść do słowa. Ukaracie mnie jak najbardziej. Uświadomić nas czy ludzi? Bo ja nie wiem, kogo pan chce teraz uświadamiać. Ja was nie mam zamiaru uświadamiać. No to ludzi, no proszę bardzo, z takimi tekstami, to proszę iść na rynek, stanąć na środku, zwołać. Kto będzie chciał słuchać, to będzie słuchać. A proszę mi powiedzieć, jeżeli są osoby, które chcą się zaszczepić, a my zakażemy. Koniec. Ale kto tu mówi o... Kto tu w jakimś zakazie? No jak nie, no mamy zakazywać wszystkiego. Tego, co Tesla sobie życzy. Przepraszam, kończymy tę dyskusję na tą chwilę. Każdy wypowie się w głosowaniu, jak na to ma swój punkt widzenia. Dobrze. A już nie jedno mi pan przypomniał. Uchwała nr 46/324/2022 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2021 roku na podstawie artykułu 18b ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 9 ustęp 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, dziennik ustaw 2018 roku, przepraszam, pozycja 870 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Ożarowie nie uwzględnia petycji z dnia 20 grudnia 2021 roku wniesionej przez Fundację imienia Nikoli Tesli z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Miejskiej w Ożarowie do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o głosowanie. No trzeba dokładnie słuchać, jak jest brzmienie uchwały. No Krzysztof Kita jeszcze. No. Pani Małecka dalej nie głosuje, tak?
No chciałabym bardzo zagłosować. Nie można. Dobra. Bez jednego głosu, bardzo proszę. O wynik. 11 za, 2 przeciw. Dobrze. 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. No, tak? Nawet nie przeczytałam. Dobrze, nie przeczytałam nawet, kto za czym był. W każdym razie tylko wyniki odczytałam. Dobrze. Po prostu trzeba słuchać, no, jaki jest tekst uchwały. Następna uchwała jest rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza Ożarowa. Przewodnicząca Komisji Petycji, bardzo proszę o przedstawienie skargi. Na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2020 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła skargę na działalność burmistrza Ożarowa. Skarżący Adam Schulz, prezes zarządu Schulz FX Spółka ZOO, złożył skargę w trybie artykułu 229 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego na burmistrza Ożarowa w przedmiocie naruszenia artykułu 253 KPA. W przeprowadzonym postępowaniu Komisja Skargi, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ożarowie zapoznała się z wyjaśnieniami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, których udzielił burmistrz Ożarowa. Burmistrz Ożarowa wyjaśnił, iż do osobistego spotkania między nim a skarżącym nie doszło z uwagi na brak wolnych terminów zarówno jednej, jak i drugiej strony oraz z uwagi na panujące obostrzenia związane z pandemią. Strony natomiast odbyły rozmowę telefoniczną, w trakcie której wyjaśniły zaistniałą sytuację. Biorąc pod wyższe, Komisja Skargi, Wniosków, Petycji postanowiła uznać skargę za bezzasadną, bowiem od momentu złożenia skargi przez skarżącego do momentu jej rozpatrzenia terminy został ustalony, a rozmowa przeprowadzona. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, pan wychodzi. Będziemy głosować za chwilę uchwałę. Wychodzi, proszę. Pan, bo będziemy za chwileczkę głosować uchwałę. Skarga na działalność burmistrza. Dobra, niech. Uchwała numer 40. Dobra. 325 przez 2022 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Ożarowa. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 229 punkt 3 Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 735 z późniejszymi zmianami. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza złożonej przez Adama Schulza, Rada Miejska w Ożarowie uchwalec następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza Ożarowa złożonej przez pana Adama Schulza i zapoznanie się z zawartymi w niej zarzutami, Rada Miejska postanawia uznać skargę za bezzasadną. Paragraf drugi. Zobowiązuje przewodniczącą Rady Miejskiej w Ożarowie do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Pan Adam, proszę zagłosować. No jeszcze nie poszło. Nie wybór. Tego nie przyjmuje komputer. Za nie chce iść. Dobrze, zagłosowany. Jaki wynik, proszę? 12 za, przeciw 2. Brak jednego głosu. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Następna uchwała jest w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Pani Przewodnicząca Komisji Skarg, Petycji, bardzo proszę.
Na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2022 roku Komisja Skargi, Wniosków, Petycji rozpatrzyła skargę na działalność dyrektora SPZOZ w Ożarowie. Skarżąca zarzuca dyrektorowi SPZOZ w Ożarowie, że w okresie od 6 do 16 grudnia 2021 ośrodek był zamkniętym, a tym samym pacjenci pozbawieni zostali opieki lekarskiej oraz konsultacji online. Ponadto pan dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zorganizowanie przychodni rehabilitacyjnej, od roku nic w tym względzie nie zrobił, aby taka poradnia powstała. Brak jest również udokumentowanych czynności dyrektora dotyczących ofert pracy dla lekarza pierwszego kontaktu. Zgodnie z artykułem 229 punkt 3 KPA Rada Gminna jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wyłącznie burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami dyrektora SPZOZ w Ożarowie. Pan dyrektor Trytko poinformował, że jeżeli chodzi o pracę przychodni, to w dniu 6 grudnia 2021 na izolacji przebywało 6 pracowników medycznych. Do dyspozycji pacjentów został tylko jeden lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz 3 pielęgniarki. Mimo utrudnień przychodnia pracowała w niezmienionych godzinach od 7 do 18. Została zachowana ciągłość świadczeń medycznych dla pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadczenie usług odbyło się w postaci teleporad. Również wypisywanie recept odbywało się drogą elektroniczną. Po uzgodnieniach telefonicznych z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opatowie od wszystkich pracowników został pobrany wymaz. Po ponownym pobraniu wymazu w dniu 10 grudnia 2021 i otrzymaniu negatywnych wyników od 13 grudnia 2021 przychodnia rozpoczęła przyjmowanie pacjentów w gabinetach lekarskich. W kwestii poradni rehabilitacyjnej dyrektor poinformował, że w chwili obecnej został ogłoszony przetarg na roboty remontowe. Jeżeli chodzi o oferty pracy dla lekarza opieki podstawowej, to zostały wysłane do izb lekarskich w Kielcach, Lublinie, w Rzeszowie. Zgłosił się jeden lekarz, jednak po uzyskaniu odpowiedzi o mieszkaniu w Jakubowicach nie skontaktował się ponownie. Pierwsza oferta pracy ukazała się na stronie internetowej w sierpniu 2021 i od tego momentu ukazuje się co miesiąc. Po przeanalizowaniu zarzutów zawartych w skardze i wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez dyrektora SPZOZ w Ożarowie, komisja postanowiła uznać skargę za zasadną z uwagi na brak należytej organizacji pracy przychodni przez dyrektora placówki. W związku z zaistniałą sytuacją w dniach 6-16 grudnia 2021 nie dołożono starań, aby poinformować pacjentów o trybie pracy przychodni. Pacjenci byli zdezorientowani zaistniałą sytuacją. Nie wiedzieli, w jaki sposób mogą uzyskać pomoc lekarza. Komisja uznała, że jest dużo kanałów dystrybucji informacji publicznej. Strona internetowa SPZOZ, strona internetowa Urzędu Miejskiego czy SMS-y gminne, którymi mógłby posłużyć się dyrektor SPZOZ w Ożarowie w celu przekazania informacji pacjentom przychodni. Niedopuszczalne jest również zamieszczenie dwóch sprzecznych ze sobą informacji dotyczącej czasu pracy placówki. Dlatego też Komisja Skargi, Wniosków, Petycji postanawia uznać skargę za zasadną. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Olaś. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja jeszcze tak woli tej skargi tutaj są trochę też niewyjaśnione, bo pan dyrektor tu trochę skłamał w punkcie trzecim. Chodzi, pierwsza oferta na stronie internetowej ukazała się w sierpniu 2021 i od tego momentu ukazuje się każdego miesiąca.
Pozwoliłam sobie stronę sprawdzić po skardze, pozwoliłam sobie stronę jeszcze w poniedziałek sprawdzałam. Dzisiaj rano, żeby się upewnić, że nie kłamie. 16 września 2021 poszukujemy lekarza medycyny rodzinnej. 22 grudzień 2021 rok poszukujemy lekarza medycyny rodzinnej. 4 styczeń 2021 rok lekarza medycyny rodzinnej. Ukazało się ogłoszenie po 22 grudnia 2021. 9 styczeń lekarza medycyny rodzinnej. 5 luty lekarz stomatolog. 7 luty lekarz medycyny rodzinnej. Ja przesłuchając sobie całą Komisję Oświaty i Zdrowia w czwartek, nie wiem jak państwo radni do tego podeszli. Ja powiem szczerze tak, jak jest tak bardzo dobrze, to dlaczego jest tak źle? I może sobie radni zadają w końcu pytanie, że my nie jesteśmy tutaj wszyscy dla... Tutaj, żeby się bardzo wypowiadać, tylko jesteśmy dla mieszkańców naszej gminy. Smutnym jest wiadomość ta, że od poniedziałku ludzie przychodzą, pytają się nas, co my właściwie robimy i odchodzą z przychodni. Na 2020 rok, czyli sprawozdanie z 2019 roku, mieliśmy 5099 pacjentów. Nie wierzę w to, że 2020 sprawozdanie, czy za 2021 wyjdzie tylu pacjentów, ile było w roku 2019. Nie wierzę w to, dlatego że przychodzą ludzie i skarżą się i przede wszystkim odchodzą. Jest to smutne dla naszych mieszkańców. Dlaczego oni mają korzystać z innych ośrodków zdrowia, przychodni? Tu nie chodzi o to, że my mamy, bo ja przesłuchając tego, to my mamy klinikę. A gdzie są nasi lekarze rodzinni, medycyny rodzinnej? To jest podstawowa opieka, którą powinniśmy zapewnić jako gmina. Ja się cieszę bardzo, że są specjaliści i tutaj chwała za to. Pewne rzeczy są dobrze robione, ale zdajmy sobie sprawę, że nie może to trwać tak, jak do tej pory trwało. I do tej skargi to dlatego się chciałam odnieść, bo w czwartek nie mogłam uczestniczyć osobiście, bo pewne rzeczy, które były powiedziane, ja wiem, że to było przygotowane, bo my pytania musieliśmy dać jako radni wcześniej. I się państwo super przygotowali, bo podejrzewam, że jeżeli byśmy dali te pytania na komisji zadali, nie byłoby odpowiedziane tak, jak było odpowiedziane właśnie na czwartek, bo super ludzie byli przygotowani i chwała im za to. I dziękuję bardzo i proszę, żeby nie odpowiadać na to pytanie, bo to nie ma sensu, bo już drugą kadencję walczę z przychodnią, znaczy może nie walczę, tylko chcę poprawić pracę przychodni zdrowia w Ożarowie i nie udaje się to niestety. Przykre. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz. Proszę państwa, nie będę wchodził głęboko w temat. Najłatwiej jest wszystko krytykować. To jest najłatwiej wszystko skrytykować. Sam fakt powiedzenia, że tydzień prawie nie pracowała przychodnia zdrowia, państwo sobie zdają sprawę, jakie to niesie skutki z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od tego zacznijmy. Dyrektor wydał informację, podał ile osób przyjęto w tym czasie i w jaki sposób pozałatwiano. Wydał informację. Jest to niezgodne z tym, co mówicie, że była zamknięta przez tydzień przychodnia zdrowia. Ciągłość była i normalna rzecz. Są formy, że nie ma projektu na tego. Projekt to nie jest tak, jak dziecko rysuje zabawkę, laleczkę na kartce, tylko trzeba ekspertów wziąć. Pani pracowała ponad 3 miesiące nad projektem modernizacji nowej placówki w pobyłej aptece. Ogłosiliśmy przetarg w formie zapytania, zgłosiły się 3 firmy, koszt przedstawiły znacznie przekraczający granicę, w której nie można robić przetargu na wolnej ręki, tylko trzeba ogłosić przetarg zamówienia publiczne. Przetarg ten został ogłoszony, wyjdzie termin, wybierzemy firmę, która będzie tego. Nie jest prawdą, że nic w tym kierunku nie jest robione. Ludzie odchodzą. Jest zawsze płynność. Część ludzi umiera, część jest takich ludzi młodych, którzy są zameldowani tu, a idą na studia, wymeldowują się, bo się meldują w przychodniach innych. I ten ruch w granicach 50-60 osób jest zawsze i w każdej placówce. Wszyscy uważają, że tutaj jakiś jest letarg wielki dyrektora, że nie potrafi załatwić pracowników. Dyrektor szpitala w Tarnobrzegu, naczelny. Odszedł kolega Wintor, Ślaszak, przyszedł nowy dyrektor. Proszę państwa, przeczytam państwu artykuł. Parę zdań. Z danej Izby Lekarskiej wynika, że tylko na Podkarpaciu brakuje obecnie 2000 lekarzy.
Przede wszystkim specjalistów i innych ludzi. Wysokie pensje, mówi dyrektor, nie są magnesem, który dziś działa. Lekarze wybierają duże ośrodki zdrowia, nie chcą pracować na prowincji. Tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Nie tylko zresztą my, takich szpitali jak nasz jest w Polsce bardzo dużo. Z tego też powodu zawiesiłem działalność oddziału chirurgii dla dzieci w Tarnobrzegu. Taki szpital nie potrafi sobie z lekarzami. A wy myślicie, że na kliknięcie waszego palca zjawi się lekarz i będzie tego. Przyszła lekarka, z którą doktor rozmawiał. Co z tego? Dawał jej, nie powiem, kwotę jaką. Jak na tą kwotę za dwa dyżury sobotnie, za dwa dyżury sobotnie niedzielne w Tarnobrzegu na COVID-zie uzyskuje pieniądze. Nie przyjdzie, nie przyjdzie po prostu. Ja może tyle. Państwo ocenią, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Marta Kozioł, proszę. Proszę Państwa, tu nie chodzi o to, bo my wiemy, jaka już się wypowiadałam na temat, jaka jest sytuacja w ogóle w służbie zdrowia. I nam nie chodzi o to, bo wiemy, że wszędzie brakuje lekarzy. Nam chodzi o to, jak dyrektor działa, żeby tych lekarzy tutaj spróbować sprowadzić. Ogłoszenia się zaczęły pokazywać, nawet jeżeli to jest prawda, w tamtym roku. Proszę Państwa, a lekarzy rodzinnych, o tym, że się zbliża czas, że trzeba się za tym rozejrzeć, naprawdę brakuje nie od tamtego roku. Nie w tamtym roku powinno się o tym zacząć myśleć. To jest raz. Dwa, z tego, co wiem i pamiętam, to już paru lekarzy się przewinęło przez przychodnie. No i niestety z jakiegoś powodu, ja nie wnikam z jakiego, znaczy się nie do końca to jest tylko wina tych lekarzy, czy gdzieś odeszli, bo mieli lepsze propozycje. Pewnie wiele innych sytuacji było. Chodzi o to, że jest to po prostu za późno wszystko robione. I nie mówię tego dlatego, że teraz nie ma lekarzy. My mamy lekarzy, my mamy, ale proszę Państwa, my mamy lekarzy, którzy już mają prawa emerytalne i oni dzisiaj pracują, a jutro nawet to nie musi wynikać z ich złej woli. Po prostu mogą zrezygnować z pracy i wtedy się będziemy zastanawiać, że w Tarnobrzegu nie ma, że gdzieś tam nie ma. Nie, my spróbujmy coś. Ja mówię, dla mnie to już jest trochę za późno. To jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że o pracy, o budownictwie mieszkań, o rozwoju gminy się o 10 lat za późno o tym zaczyna mówić. I to samo jest w służbie zdrowia. Jeszcze 10 lat do tyłu, jakby się inaczej do sprawy podchodziło. Nie, no wydaje mi się, że to nie ma co, panie burmistrzu, się burzyć, bo nam chodzi o dobro ludzi, dobro mieszkańców, a nie o to, żebyśmy się tu gdzieś o coś spierali. I naprawdę trzeba zacząć coś z tym robić, a nie mówić na zasadzie, że w Tarnobrzegu jest źle. Dobrze, ale są obok przychodnie, gdzie jest dobrze. Więc da się to zrobić. No ale, no nie wiem, ludzie się wypowiadają, Annopol, Tarłów, no przecież ludzie są przyjmowani i się wypowiadają. Czyżów, tam gdzie się, to są indywidualne być może przypadki, ale się ludzie tam przepisują i my nie mówimy tylko o rzeczach, że się przepisało 100 osób. Przepisują się i nie jesteśmy osobami, do których się zgłasza po to, żebyśmy z tego tytułu robiły awanturę, tylko zgłaszamy tam, gdzie to powinnyśmy. Z kim my mamy o tym rozmawiać? Z kim my mamy o tym rozmawiać, jak nie tutaj na Radzie, nie z burmistrzem? No w końcu ktoś jest przełożonym czymś i ktoś powinien wyegzekwować w jakiś sposób, że to powinno wyglądać inaczej. Ogłoszenia się pojawiają od tamtego roku. No ludzie kochani. No to chyba o parę lat za późno. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Marcin Stańczyk, proszę bardzo. Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja chciałbym podkreślić taki fakt, że tak, z lekarzami jest bardzo trudno, jeśli chodzi o pozyskanie nowych lekarzy tutaj na terenie w Polsce. Dlatego, że warunki płacowe oferowane przez duże jednostki są na pewno o wiele większe, lepsze, możliwość robienia specjalizacji. I tu myślę, że gmina z tym tematem będzie miała bardzo ciężko pokonkurować z dużymi ośrodkami miejskimi. Natomiast w zeszłym roku bodajże panu burmistrzowi przyprowadziłem na spotkanie panią z Ukrainy, która zajmuje się pośrednictwem pozyskiwaniem uczniów dla nas, dla placówki, ale również ma szerokie kontakty, jeśli chodzi o środowisko medyczne. I myślę, że tu jest miejsce, gdzie można na lekarzy z Ukrainy pozyskać, zapewnić im miejsce zamieszkania. Oni są chętni tutaj przyjechać z całymi rodzinami. Czasami są to rodziny lekarskie, są pediatrzy, są różne specjalności lekarze dostępni. I to jest tak naprawdę, myślę, jedyne miejsce, w którym możemy uzupełnić braki kadrowe. Niestety gminy małe są w takiej sytuacji, jakiej są, że to miały bardzo ciężko pozyskać lekarza, który chciałby tu być na terenie i tutaj po prostu pracować, funkcjonować, zapewniać opiekę lekarską.
kierownikiem pana Trytko, pana dyrektora Trytko jest pan burmistrz i tak naprawdę pan burmistrz odpowiada za sposób organizacji całej służby zdrowia w gminie Ożar. Tyle w temacie, dziękuję. Dziękuję bardzo, pan Młodożeniec, proszę. Koniec zabawy. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, szanowni państwo. Mnie już się to znudziło, jedno i to samo powtarzać przez tyle czasu. Czy się ktoś zastanowił nad tym, że oprócz pana burmistrza, która przewodzi Urzędu Miasta, jest to jednostka nadzorcza nad przychodnią, to więcej pan burmistrz nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie, chyba że po koleżeńsku z panem Tyczko będę rozmawiać. Proszę państwa, upaliście się i pan dyrektor Trytko i pan burmistrz. Zwolnijcie pana burmistrza, będzie następny, zobaczycie jak się poprawi. A to było żartobliwie. A teraz wam powiem tak. Jeżeli naprawdę chcecie, żeby się tutaj coś zmieniło, może jak już ogłoszę, że możemy oddychać swobodnie tlenem, to proszę pisać skargi na całego, ja podpowiadam, do Narodowego Funduszu Zdrowia, do Ministerstwa Zdrowia. Jest tyle. Urzędów takich jak ABW, CBA, NIK, ściągajcie to na kontrolę, niech wykażą nieprawidłowość. Wtedy pan burmistrz będzie miał podstawę, żeby zwolnić dyrektora. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani Barbara Safiańska. Szanowni państwo, a ja się odniosę jeszcze do pana dyrektora ośrodka, jako do dyrektora i lekarza. I moje zdanie jest takie, jeżeli byśmy zatrudnili najlepszego menadżera, a odejdzie lekarz specjalista, bo oprócz tego, że jest dyrektorem, to jest specjalistą, to będziemy mieć jeszcze większy problem, jak nie będziemy mieć w ogóle lekarza. I dwóch specjalistów, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja, proszę państwa, od ciebie powiem tyle, że faktycznie może jest zła informacja, do pewnych zarzutów mogę się tu odnieść, jest zła informacja ze strony przychodni, tak jak rozmawialiśmy na komisji, ponieważ były kartki powieszone, no dwie niechlujne, że na jednej stronie jest do tego dnia nieczynne, na drugiej do innego dnia nieczynne, no było to tak nieprawidłowo zrobione i nie było żadnej informacji o tym, że będzie przyjmowane, czy teleporady będą udzielane, czy... No ale nikt nie zapewniał tego, nikt nie napisał na tym, ludzie mieliby większą informację. Poza tym tam należałoby na pewno zdyscyplinować kilka pracownic, bo niestety zachowują się troszeczkę tak nieprawidłowo w stosunku do pacjentów. Rejestracji też ciągle po godzinie 7 zaraz nie ma rejestracji, a jak się wchodzi na przychodnię, jeżeli się uda wejść oczywiście, to już nie ma zupełnie ludzi, być może są te teleporady w tym czasie udzielane. Przeniesiona została poradnia pielęgniarek środowiskowych na piętro. Z drugiej strony jest wejście. Mówimy, że tu jest winda, ale niestety, jeżeli się człowiek dostanie w ogóle do środka, to wychodzi mało miła pani, krzyczy na pacjenta, że proszę szybciutko z drugiej strony, tu nie wolno absolutnie się pojawić, także z windy też nie można skorzystać. Ludzie przychodzą w różnych stanach, bo i o kulach i naprawdę mało sprawni do tej pielęgniarki, żeby tam na górę się dostać. Teraz tu panie powiedziały, że przeniosą z powrotem na dół tą poradnię. A jeszcze zapytam komisję, czy pani ta kadrowa dała ten wykaz pacjentów? Dała? Tak? No to dobrze. Czyli jest potwierdzenie, że faktycznie byli... Tak, że byli załatwiani ludzie. Dobrze. Jeszcze odnośnie tej poradni rehabilitacyjnej. No to tu jest zarzut stawiany, że miał zorganizować. Poradnia to od dawna istnieje, tylko miał ją zmodernizować czy poszerzyć. No bo jako taka to ona istnieje, ta poradnia. Dziękuję bardzo. Pani Jolanta Wąsik.
Szanowni Państwo, dzisiaj słyszałam, że od 1 marca będą wszystkie instytucje już otwarte, nic nie będzie zamknięte, to trzeba się już żyć radością, trzeba się cieszyć. A jedną tutaj taką uwagę mam do pana dyrektora. Tam było Jakubowice, lekarz nie chciał słyszeć o mieszkaniu w Jakubowicach. Najpierw mieszkanie trzeba doprowadzić do stanu używalności, tak jak proponowałam. Skuć płytki, zrobić w stanie tak jak deweloperskim, gładzie, wybiałkować, a ktoś sobie zrobi po swojemu. Już raz to mówiłam i powtarzam to. Teraz trzeba to zrobić, żeby można było to komuś pokazać. Wiem, że jest może za małe, ale czasami tymczasowe może wystarczy. Dziękuję. Adwokat Marta Koziół, proszę. Tylko przypominam, że myśmy już na temat mieszkania dyskutowali i podjęliśmy decyzję, że jeżeli się trafi lekarz, to albo natychmiast gmina ze środków takich rezerwowych kupuje mieszkanie, że tak powiem, albo kawałek ziemi, żeby się mógł wybudować. Także chyba to powinno w ogłoszeniach się też ukazywać, że jest możliwość mieszkania, no niekoniecznie w Jakubowicach, tylko w samym Ożarowie, albo kawałka ziemi, że można się zacząć budować. To pamiętam, była o tym dyskusja, więc chyba sugerowanie, że lekarz nie chce przyjść, bo w Jakubowicach nie jest takie mieszkanie, to już o tym trzeba zapomnieć po prostu. Proszę bardzo. To może być bardzo dobra sprawa, na przykład mieszkanie tymczasowe w Jakubowicach i działka do wybudowania. Dziękuję. Proszę pan Młodożeniec. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Wysoka Rada zaprzecza sama sobie. Wiemy o tym, jaka jest sytuacja z kadrą lekarską. Otworzyły się granice. Mówią o 40 tysiącach lekarzy wyjechało, pielęgniarek w drugie tyle. Nikt nie chce pracować, proszę Państwa, za marne grosze. Zaraz, bo teraz covidowy. No jest rekordzista jeden, który zarobił 531 tysięcy w ciągu miesiąca, ale to jest nasza wina, między innymi. Dzisiejsza ta petycja odrzucona i przez pomyłkę ja też przeciwko temu. Ale proszę Państwa, ja powiem to, co powtarzałem wiele razy od samego początku. Że milczenie, bierność jest przyzwoleniem na działanie tego nierządu, tego antypolskiego nierządu. W wyniku okazało się, że lekarstwo jest gorsze od choroby. To już jest pewne, ponad 200 tysięcy nadprogramowych zgonów. To jest najwięcej od II wojny światowej. I teraz ja Państwu powiem tak. Po tym wszystkim, co się wyprawiało, bo mamy lekarzy pokroju takich jak pani doktor Martynowska i inne, nie będę wymieniał, bo trzeba słuchać odpowiednich telewizji w Realu 24, media narodowe, a nie telewizji reżimowe i mediów głównego ścieku. Przecież dla każdego... Republiki. Jest to, że ja nie będę z tobą rozmawiał. Sama powiedziałaś. Proszę do tematu. Obliguję panią przewodniczącą do przeprowadzenia badań radnych na ilość inteligencji. O, to ciekawe. A ja bym jeszcze inne badania zaproponowała w ogóle przed przystąpieniem do rady. Innych badań nie proponuję, bo bez badania skierowanie od razu Morawica albo Tworki wystawia. No właśnie, no czasem by się przydało. Mnie jest to niepotrzebne. Ale bo wy nazywacie mnie głupcem. Uderz w stół, ja nie powiedziałam, ale głupcem się nazywa tego człowieka, który ma wiedzę. Nam wszystkim by się przydały pewne badania. Wy robiliście metodą bolszewicko-stalinowską, zaszczyt, ośmiać, panie damie, bardzo proszę do tematu. I tak dalej. Jak wiele razy mówię o czymś, to wy nawet nie wiecie, o czym mówię. Dziękuję. Szkoda nawet to słów. Przyjdzie czas. Ja wam nie wiem, czy mi spojrzycie w oczy. Ale przyjdzie na to czas. Wiecie, dziękuję. O tym.
Tak jak pani wie o tym doskonale, że to jest wszystko zakłamanie. Pani wie. Tylko, że jak w kabarecie myślę inaczej, robię inaczej. Dziękuję. Kabaret jest bardzo fajny, odstresowuje ludzi. Bardzo proszę, Małgosia Olaś. Ja jeszcze do pana Adama, radnego naszego. Panie Adamie, my nie jesteśmy od tego, żeby tu zwalniać. Ja nie zamierzam nikogo zwalniać i powtarzam to cały czas. Nie jestem od zwalniania ludzi, bo pan Trytko, dyrektor, jest nam potrzebny jako specjalista, menadżer. To znak zapytania. Do tego się zmierza, bo nie ma efektu. Trzeba zwolnić. Dziękuję bardzo. Czytam uchwałę. Uchwała nr 46/326/2022 Rady Miejskiej w Ożaru z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia, ale proszę słuchać, w którą stronę jest tu napisane, bo później znowu do niewłaściwej może głosowania. W sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 w związku z artykułem 229 punkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 735 z późniejszymi zmianami. Po rozpatrzeniu skargi na działalność dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie, złożonej przez radną Bożenę Małecką, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie, złożonej przez radną Bożenę Małecką i zapoznaniu się z zawartymi w niej zarzutami, Rada Miejska postanawia uznać skargę za zasadną. Paragraf drugi. Zobowiązuje przewodniczącą Rady Miejskiej w Ożarowie do powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Jedenaście za, przeciw 2, wstrzymujące 2. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Następny projekt uchwały. Skarga na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach. Proszę panią przewodniczącą komisji. Na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2022 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła skargę na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach. Zgodnie z artykułem 229 punkt 3 KPA Rada Gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności włącznie burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych. Skarżący zarzuca dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach naruszenie zasad artykułu 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. Z wyjaśnień dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach wynika, że Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony był na serwerach Urzędu Miasta w Ożarowie ppod adresem bip.ożarów.pl, w którym zawarte były podstawowe informacje dotyczące placówki. Obecnie wszczęta została procedura uruchomienia odrębnego dla Szkoły Podstawowej w Janowicach Biuletynu Informacji Publicznej na udostępnionej przez rząd bezpłatnej platformie scentralizowanemu systemu dostępu do informacji publicznej. Mając na uwadze powyższe, skargę uznaje się za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Czytam uchwałę nr 46/327/2022 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 w związku z artykułem 229 punkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 735 z późniejszymi zmianami. Po rozpatrzeniu skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach złożonej przez Adam Schulz, prezes zarządu Schulz Effect, spółka z o.o. Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowicach złożonej przez Adam Schulz, prezes zarząd Schulz Effect, spółka z o.o. i zapoznanie się z zawartymi w niej zarzutami, Rada Miejska postanawia uznać skargę za bezzasadną.
Paragraf drugi. Zobowiązuje przewodniczącą Rady Miejskiej w Ożarowie do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Gdzie cylnie? Mariola Bańcer, proszę. Mariola Bańcer, słychać? Dziękuję bardzo. Już dobrze jest, już poszło. 13 za, 2 przeciw. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. No, moje państwo zagłosowali przeciw. No, no wolno. No, znowu może nie popatrzenie. Złożyła skargę. A nie, to nie. Nie, to jest. W Janowicach. Dobra. Następna skarga. Proszę. Proszę. Chwileczkę. Będzie teraz skarga na działalność przewodniczącej Rady Miejskiej i przewodniczącej Komisji Rolnictwa. Bardzo proszę, pani przewodnicząca komisji. W dniu 20 stycznia 2022 do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęła skarga na postępowanie przewodniczącej Rady oraz przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego, które zarządziły obrady w trybie stacjonarnym, czym zdaniem skarżących naruszyły obowiązujące przepisy prawa. Rada Miejska w Ożarowie nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Żaden bowiem z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego albo przepisów szczególnych nie daje jej kompetencji w tym zakresie. Należy jednak dodać, iż w przepisie artykuł 229 punkt 3 KPA przewidziano, że Rada Gminy właściwe jest do rozpatrzenia skargi na działalność wójta, burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych poza sprawami dotyczącymi organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży, innych jednostek organizacyjnych w sprawach zadań zleconych z zakresu straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do żadnej z tych kategorii podmiotów nie należy przewodniczący Rady Gminy ani komisji, ponieważ zgodnie z przepisem artykułu 20 Kodeksu Postępowania Administracyjnego właściwość rzeczową organów ustala się na podstawie przepisów o zakresie ich działania. To należy stwierdzić, że kompetencje do rozpatrzenia przez Radę Gminy skargi na jej przewodniczącego nie wynikają też z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Działalność i uprawnienia przewodniczącego Rady Gminy są nierozerwalnie powiązane z działalnością i trybem funkcjonowania Rady Gminy. Zatem ocena jej działalności powinna być traktowana jako ocena działalności Rady Gminy. W tym samym świetle unormowanie artykułu 229 punkt 1 KPA organem właściwym do rozpatrzenia skargi na wykonanie zadań i działalność przewodniczącego Rady Gminy jest wojewoda. Dziękuję bardzo. Skarga napisana była w imieniu klubu radnych Blisko Ludzi, więc chcę powiedzieć, że ten klub nie istnieje, bo państwo radni, którzy się tak tytułują, proszę sobie przypomnieć, że były wcześniej dwa kluby Blisko Ludzi i Razem dla Ożarowa. Niestety rozleciały się, ponieważ dwie członkinie wypowiedziały członkostwo
I te kluby się po prostu rozleciały. No, ale jeżeli... skarga była podpisana nazwiskami, oczywiście, dlatego ją procedowaliśmy. Oczywiście, chcę się do tego odnieść, ale mimo wszystko podpisana jest trzech członków tego niby stowarzyszenia, więc uznajemy, że skarga jest zasadna, no, czy zasadna to już jest kto inny rozpatrzy, tylko że skargę przyjmujemy w imieniu, jako złożono przez członków Rady, a nie przez klub. I proszę się troszkę ogarnąć, bo to już od jakiegoś czasu istnieje. Wszędzie państwo wpisujecie blisko ludzi. A tego nie ma, tego klubu. I trzeba sobie to powiedzieć. I drugi klub, który w tej chwili jest w naszej Radzie, to też proszę o uzupełnienie danych, bo od samego początku dane w tym drugim klubie też nie są właściwe, żeby kiedyś nie było zaskoczenia. Bardzo proszę, pani Beata Kwiecińska. Szanowni państwo, proszę sprawdzić w archiwum posiedzeń. W miesiącu listopadzie wszystkie komisje stałe rady zaplanowane były w tym czasie w trybie stacjonarnym. Więc dziwię się pani tutaj przewodniczącej komisji oświaty, gdzie sama zaplanowała komisję w trybie stacjonarnym, a potem pisze na mnie skargę. No dla mnie to jest po prostu dziwne. Nie, nie, to ja tu wyjaśnię. Bo tak samo była komisja budżetu zaplanowana. Nie ja, nikt ze mną tego nie uzgadniał, ale na początku komisji ja powiedziałam, że zdalny tryb procedowania przyjmuję. To samo pani powiedziała z oświaty, że zdalny tryb procedowania przyjmuję. No proszę nie wrzucać do jednego gara. Komisje są ustalane przez przewodniczących komisji, to nie można powiedzieć, że z kimś były nieuzgadniane, jaki tryb komisji oczywiście ma być. Tym dobrze bardziej, że państwo radni się zapoznają z materiałami i pisało w trybie stacjonarnym, więc chyba wszyscy to widzieli. Proszę sprawdzić na początku komisji, że przewodniczący budżetu i oświaty powiedzieli, że zdalnie też jest procedowane. Więc proszę sprawdzić. Odsłuchiwałam sobie komisję, mniejsza o to. Na sesji, która jest sporna w tej chwili, skąd ja dostałam zarzuty, wyraźnie, dokładnie o godzinie 10.13 jest w sposób dość wulgarny powiedziany, że chodzi o zapłatę za tą sesję. O nic innego nie chodzi. Dobrze, bardzo proszę pana Adam Łodorzeniec. Zwał jak zwał. Fakt jest faktem. Pani przewodnicząca pojechała sobie ho, ho, ho i trochę dalej i nawet nie pozwoliła mnie wypowiedzieć się. No bo zawsze uważała, że z głupcem to nie ma co rozmawiać i nie wolno głupca dopuszczać do głosu. Samokrytyki czasem trzeba. Ja pani powiem tak, że nie na pieniądzach nie zależy. Bo pieniądze i kobieta to rzecz nabyta, ale zdrowia, kultury, szlachetności, jak się genetycznie nie odziedziczyło, to się nie kupi i nie nabędzie. Niestety. I powiem w ten sposób. Ja tylko przypomnę statystyki. Do tego 17 listopada ja nie miałem opuszczonej ani jednej sesji. Na dwóch komisjach tylko nie byłem z powodu choroby mojej, pobytu w szpitalu. Pani się powinna zapoznać, zresztą nie byłem tu świadkiem, ale pani radca prawdy mówiła, że decyzję pani pozostawiła, ale mówiła, że można prowadzić sesję stacjonarną i zdalną. Samo przejście mówiło, że nas trójka, nie, która nie była obecnie fizycznie, nie mogła uczestniczyć w wyborze wiceprzewodniczącej. Ale w pozostałej części sesji mieliśmy prawo brać udział, dyskutować, głosować. Jak to? Głosować prawo. Wyłączeni byliśmy tylko... I to jest przykre, i to jest przykre. Ja próbowałem wytłumaczyć. Zresztą, jak pani wie, na pani przesłałem całą wykładnię prawną, prawo.pl. I to jest proste, przeczytać, a nie udawać bohatera. Panie Adamie, czy pan skończył jeszcze? Bardzo proszę. Dlatego tyle powiem, że
Jeżeli pani to przeszkadza, że było tak napisane, to przypomnę tylko, że tak samośmy napisali w sprawie spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych. I pani to odrzuciła, cofnęła, a sama się nie podpisała. No byłyśmy na całej komisji 10 minut przed końcem, wyszłyśmy z komisji, ale pani przewodnicząca oświaty zrobiła kworum i mieliśmy niezapłacone i nie płaczę o to, nie mówię nic. Chociaż byłam 3 godziny byłam na komisji. Ale nie o to w tym momencie chodzi, proszę państwa, nie o to w tym momencie chodzi. Jest skarga napisana, pójdzie tam, gdzie trzeba, będzie orzeczenie. A panie Adamie, proszę sobie odsłuchać sesję z 17, wypowiedź pani radcy, co powiedziała. Ja pytałam kilkakrotnie, radca była na sali, powiedziała, jak mamy obrady prowadzić. Pani Małgosia chce zabrać głos, bardzo proszę, pani radca. Tak, drodzy państwo, jeżeli chodzi o te posiedzenia, skarga idzie do wojewody, organem właściwym jest wojewoda, pewnie do tej rozmowy wrócimy, jak będzie rozstrzygnięcie wojewody. Jeżeli chodzi o kwestię łamania przepisów prawa, czy można było w formie stacjonarnej, czy nie można było w formie stacjonarnej, przepis, który umożliwia przeprowadzenie sesji w formie zdalnej, on ją tylko umożliwia. Treść przepisu jest taka, że można wprowadzić w formie zdalnej, albo można wprowadzić w formie stacjonarnej. Póki co przewodniczący komisji bądź rady organizuje pracę rady, miejsce, czas, godzinę i tryb prowadzenia ustala przewodniczący. Więc ostatnie, fakt jest taki, że ostatnie zdanie należy do przewodniczącego, ale nie możemy mówić o tym, że to były złamane przepisy prawa, bo to nie były przepisy, gdzie mamy obowiązek obradowania w formie zdalnej. Przepis brzmi tak, że w okresie pandemii i tego czasu zagrożenia epidemicznego można przeprowadzać sesję w formie stacjonarnej, zdalnej bądź hybrydowej. Mamy takie tutaj wątpliwości co do tego. Uważam, że słusznie skarga idzie do wojewody. Wojewoda nam pewne rzeczy wyjaśni. Jeżeli się okaże, że w takiej formie można było obradować, to na pewno następnym razem do takiej sytuacji nie dojdzie. Ale dajmy organowi właściwemu rozstrzygnąć i wtedy na pewno do tej rozmowy wrócimy. Dziękuję. A stacjonarnie możemy obradować, mamy dosyć miejsca na sali, bo są miejsca tam, gdzie w tej chwili siedzą państwo mieszkańcy Pożarowa czy gminy. Maseczki też się zakłada i można spokojnie było przyjść. Jeżeli ktoś... Są sytuacje zdrowotne oczywiście, ale każdemu to wypadnie. Raz ten nie wiadomo, na kogo to może los wskazać. Bardzo proszę, głosujemy uchwałę, czytam. Uchwała nr 46, łamane przez 328, przez 2022 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Ożarowie do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości. Na podstawie artykułu 231 w związku z artykułem 229 punkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, tekst jednolity, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 735 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się brak właściwości Rady Miejskiej w Ożarowie do rozpatrzenia skargi z dnia 20 stycznia 2022 roku, złożonej przez, pisze tu Klub Radnych Blisko Ludzi, bardzo proszę o poprawienie, przez członków Rady. I postanawia się o przekazaniu tej skargi do wojewody świętokrzyskiego jako organu właściwego do jej rozpatrzenia. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej w Ożarowie w zakresie, o którym mowa w paragrafie pierwszym, zawarte jest w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały, w tym przekazanie skargi do wojewody świętokrzyskiego oraz powiadomienie o tym fakcie skarżących, powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o głosowanie. Państwo mają wątpliwości, czy Rada mogła tą skargę rozpatrywać, czy nie. To jest nawet tutaj ostatnie, chyba nie tak dawno wydane rozstrzygnięcie wojewody, gdzie Rada Miejska w Masłowie podjęła uchwałę w sprawie skargi, która była złożona na przewodniczącego. Tutaj w swoim zakresie wydała uchwałę, że skarga jest zasadna bądź nie, to już nie ma znaczenia. Poszła ta uchwała do wojewody i przez wojewodę została uchylona z uwagi na fakt, że była prowadzona niezgodnie z przepisami, czyli Rada nie była organem właściwym do rozstrzygnięcia, dlatego gdyby państwo mieli wątpliwości, to jeszcze chciałam wyjaśnić. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 11 za, przeciw 2 i wstrzymujące 2.
Dziękuję bardzo. No chcę samo sądzić. Teraz projekt uchwały, zmiany w budżecie i wieloletnia prognoza finansowa. Bardzo proszę, pani skarbnik. Panie Adamie, dostaliście pismo z 14 stycznia o uzupełnieniu tego klubu. Poszło pismo 24 stycznia. Dam. No to dam. Dobrze, pani skarbnik, bardzo proszę. Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie. Na podstawie artykułu 8 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 oraz artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 312 zł. Dział 756, rozdział 756-15, paragraf 033 o kwotę 312 zł. Paragraf 2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 30 007,75 zł. Dział 756, rozdział 756-15, paragraf 031 o kwotę 33 zł. Dział 852, rozdział 852-95 o kwotę 29 974 zł 75 groszy. Paragraf 2007 o kwotę 27 638 zł 41 groszy. Paragraf 2009 o kwotę 2336 zł 34 grosze. Paragraf 3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 968 717 zł 45 groszy. Dział 750, rozdział 750-23 o kwotę 312 zł. Dział 700, rozdział 700-05 o kwotę 30 000 zł. Dział 801 o kwotę 360 000 zł. Rozdział 801.01 o kwotę 320 000 zł. Rozdział 801.04 o kwotę 40 000 zł. Dział 852, rozdział 852.95 o kwotę 305 449 zł 39 groszy. Dział 853, rozdział 853-95 o kwotę 34 956 zł 6 groszy. Dział 855, rozdział 855-02 o kwotę 5 000 zł. Dział 900, rozdział 919 o kwotę 200 000 zł. Dział 921, rozdział 921-16 o kwotę 33 000 zł. Paragraf 4. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 250 007 zł 75 groszy. Dział 750, rozdział 750-23 o kwotę 33 zł. Dział 801, rozdział 801-01 o kwotę 215 000 zł. Dział 852, rozdział 852-95 o kwotę 29 974 zł 75 groszy. Dział 855, rozdział 855-02 o kwotę 5 000 zł. Paragraf 5. Zwiększyć przychody w paragrafie 906 o kwotę 328 005 zł 45 groszy. Paragraf 6. Zwiększyć przychody w paragrafie 957 o kwotę 420 400 zł.
Paragraf 7. Załącznik limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 8. Załącznik zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 9. Załącznik przychody i rozchody budżetu w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 10. Załącznik dotacje podmiotowe w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Paragraf 11. Załącznik dotacje celowe w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Paragraf 12. Paragraf 3. Uchwały nr 45 łamanej przez 302 przez 2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarów na 2022 rok otrzymuje brzmienie. Deficyt budżetu gminy w kwocie 15 257 449 zł 9 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z punkt pierwszy kredytów w kwocie 6 500 000 zł, punkt dwa nadwyżki budżetowej w kwocie 5 150 071 zł 32 grosze, punkt trzy przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, paragraf 905, 3 226 497 zł. Punkt 4. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, paragraf 906, 380 880 zł 77 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ożarowa. Paragraf 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tej uchwały budżetowej? Pan Adam Młodorzeniec, bardzo proszę. No jest ad voce, widzę. Czyli pomyłka, dobra. Wobec tego proszę o głosowanie. No miałam, przecież widziałam. Dobra, głosujemy. Głosujemy uchwałę budżetową, bardzo proszę. No to musimy takie okienko dorobić. Dobrze. Pani Małecka nie może głosować? A, już zagłosowano, dobra. 14 za, przeciw 1. Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta. Uchwała wieloletniej prognozy finansowej. Pani Skarbnik, bardzo proszę. Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2031. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 226, 227, 238, 230 ustęp 6 i artykuł 232 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 45 łamanej przez 303 przez 2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 grudnia 2021 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2031 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ożarów na lata 2021-2031 do uchwały nr 45/303/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy otrzymuje brzmienie. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania? Proszę o głosowanie. Basia. Dziękuję bardzo. 14 za, przeciw 1. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu plan pracy Rady Miejskiej w Ożarowie. Plan pracy był odczytany. I czy są jakieś zastrzeżenia? Plan pracy jest ruchomy tak jak zawsze, jak te wszystkie inne plany wszystkich komisji. To państwo się jeszcze zapoznają, został przedstawiony, a nie głosujemy tego planu. I zawsze możemy coś jeszcze zmienić, coś wnieść nowego. Do punktu 8 przechodzimy. Wolne wnioski i zapytania. Pan doktor Szatko chciał zabrać głos. Witamy serdecznie. Bardzo proszę. Tam przy stoliczku, proszę, tam jest mikrofon. Bardzo proszę. Zawodnikiem tenisa stołowego i spocony wyszedłem. No i są skutki. Mimo, że za 2 lata mam 80 lat, więc, o czym pan mówi? Gdzie to uznałem, widać? Jego. Że mam moralne prawo tu przyjść i powiedzieć, co sądzę o służbie zdrowia, a nasze zdrowie jest najważniejsze. I ważne są drogi, Kościół jest ważny, wszystko jest ważne. No, chyba nie, może życie pozagrobowe lub życie wieczne jest ważniejsze. Mówię to do wierzących. Wszedłem w 69 roku. To jest 63 lata. Wielu z was, państwo, na świecie nie było. Doktor Mazurkiewicz był chory. Ja przed 15 lat, robiąc specjalizację ginekologii w Ostrowcu, byłem lekarzem od wszystkiego, taki jak dzisiejszy lekarz rodzinny. Inna poziom, inne badania. Wtedy trzeba było mieć więcej nosa niż badań i wiedzy medycznej. Pochwalę się, przez te 20 lat nie umarło mi ani jedno dziecko. Doktor Mazurkiewiczowa tego pojąć nie może, a robiłem specjalizację z ginekologii. Takim wstępem. I tak w grudniu siedzę sobie, znaczy nie, leżę sobie, nie mogłem spać, bo wziąłem komórkę. Dajże, może jakieś ładne dziewczynki się zobaczą. W tym wieku to mi tyle zostało, więc. Ale ubrane, proszę państwa, ubrane, nie. I zobaczyłem sesję rady grudniową i zobaczyłem Komisję Zdrowia. I pomyślałem sobie, Boże, no muszę przyjechać. Choć mogłem pomyśleć, dla mnie już jest tam miejsce na, jak to mówią, i prawdopodobnie tu spocznę, bo zamierzam jednak, mówię, tu ktoś za mnie, pacierz mówi, w Łodzi syn, i nie, chyba będę jednak złożony w Ożarowie i wrócę tu na mieszkanie, bo duży dom zostawię synowi. Ale przechodźmy do rzeczy. To tak, to był mój wielki taki comeback po 10 latach. Tusk przyjechał na białym koniu, no ja przyjechałem na zdechłej szkapie. Ale nie o to chodzi. Proszę państwa, czynicie nadludzkie wysiłki, żeby przychodni było lepiej, bo jest fatalnie. To żadna wina dyrektora. Żadna wina dyrektora. Wina jest systemu. I chciałem w pierwszym punkcie powiedzieć o tym studencie, który mógłby dostać, jak to nazwać, stypendium. Nie wiem, czy to już. To zupełnie nie ma sensu.
Dlaczego? Wyobraźmy sobie, jeżeli napiszą pisma do wszystkich akademii medycznych i sekretarka tam odbierze, albo wrzuci do kosza, albo pójdzie do prodziekana i powie: panie dziekanie, tu przyszło takie żarłowe pismo, że jakiś student może weźmie stypendium. Ile dają? 1000 zł. On się uśmiechnął. To oni na piwo mu dają? Proszę państwa, dzisiaj studenci to jest zupełnie inne pokolenie. Wykształceni, świetnie mówiący językami, każdy ma samochód za 3000, on jeżeli przyjdzie do Ożarowa, to może się zakochać w jakiej pięknej ożarowiance i może to by był dobry sposób, żeby mu podsunąć. To wtedy może by to dało radę, ale nie w ten sposób. Wyobraźmy sobie, 1000 zł miesięcznie przez 10 miesięcy, to jest 10 tysięcy rocznie, bo wakacje nie płaciło się, to stypendia fundowane były charakterystyczne dla komunistycznego systemu. Zakład pracy w Sandomierzu dawał, mój brat to wziął, potem mu pasowało gdzie indziej, pojechał do dyrektora, dał mu łapówkę i skończyły się. To było. Taki student nawet, gdyby zgodził się, to by mija 6 lat, on kończy studia, nie wie nic i nic nie umiał. Oprócz tego, że jest bardzo dobrze teoretycznie wykształcony. A więc już 6 lat od dzisiaj liczmy. Rok stażu 7, a żeby coś umiał 3 lata. Za 10 lat ten lekarz by mógł przyjechać. A on przyjeżdża i mówi, ja jestem onkologiem lub ja jestem hematologiem. Albo jestem torakochirurgiem lub jestem neurochirurgiem i tu chciałem robić trepanację czaszki. Specjalnie wyśmiewam, żeby powiedzieć, jacy lekarze są potrzebni. Lekarze pierwszego kontaktu i lekarz internista. To wszystko, że tutaj jest tylu specjalistów, ten na godzinę, ten na dwa, ten na trzy, to jest takie dokładanie kwiatka do kożucha, bo przy dzisiejszej mobilności, gdy każdy ma samochód i drogi są wolne, to dojechanie do specjalisty Ostrowiec czy Opatów, gdy tu w Ożarowie potrzeba pół ćwierć etatu, jedno piąto etatu, 10 minut, 15 minut, to jest wszystko dobrze. Ale najpierw, jeżeli mamy pieniądze na lekarza podstawowej medycyny, pierwszego kontaktu. W Anglii, w Anglii jest, dawniej było taki, no, się patrzyło na lekarza rodziny, no, tak, od wszystkiego, od niczego, lepiej, żeby mi dał skierowanie do porządnego specjalisty. To się zmieniło. Dzisiaj lekarze są świetnie wykształceni i ten w Anglii general practitioner, bo ja mam duży kontakt z lekarzami, pracowałem w Londynie, byłem tam ze 3 razy, nawet na jednym dyżurze, mam kolegów. W Anglii GP, General Practitioner, generalnie praktykujący jest podstawą i on ma, cieszy się bardzo wysoką estymą, nawet wyższą niż chirurg czy ginekolog. I to się u nas zmienia na szczęście. Przecież 95% pacjentów, którzy puka do ośrodka, chce najpierw wyjść do ogólnego doktora. Niech będzie reumatolog, niech będzie neurolog, ale te rzeczy załatwia general practitioner w 95%. I gardło moje, mam chrypkę dzisiaj, nie będę leciał do laryngologa, tylko pierwszy lepszy lekarz mi może dać, porządnie z uchem i tak dalej. Więc żeby nie przedłużać, potrzebni są lekarze pierwszego kontaktu, czyli ci lekarze ogólni. Poza tym, taki lekarz, gdyby nawet podpisał, że on tu przyjdzie, to by musiał powiedzieć, że będzie tym internistą, bo on dopiero kończy staż i on dopiero widzi, co ja będę. Dlaczego ja zostałem ginekologiem? Ano bo jak pojechałem do Ostrowca, tam był doktor Krzyglaski, adiunkt, może go starsi pamiętają, więc jak on zobaczył, że ja wróciłem z Niemiec, mówiłem wtedy biegle po angielsku i dzisiaj też i po niemiecku, u mnie od 5. roku życia przychodziła pani, uczyła mnie języków, takie było szczęście. No, tak było mojego księdza, który mi to zaoferował, wuja. I ja zostałem ginekologiem, bo pan docent Krzykarski powiedział: Zygmuś, nasz języki, my się tu bierzemy, będziesz pisał artykuły naukowe, będziesz jeździł na kongresy, będziemy się wysyłać. I byłem na 12 kongresach międzynarodowych i kilkunastu kongresach w Polsce, nie mówię wszystkim. A w 2012 roku, pochwalę się, na Światowym Kongresie Ginekologów w Paryżu miałem referat po angielsku o cięciach cesarskich. Mam to dzisiaj, żeby wnukom pokazać, że dziadek całkiem głupi nie był. Więc to nie przejdzie, proszę państwa, to nie przejdzie, szkoda tego papieru. Druga sprawa, jak przyciągnąć lekarza? Czy pan dyrektor mówi, pan burmistrz mówi, że pieniądze nie zagrają roli?
Nie wiem, czy to wolno powiedzieć, tak jak no, nie wypada powiedzieć, że każda kobieta się zgodzi, to kwestia stawki. To jest nieelegancko i podobno obraża kobiety. Podobnie, ja tu profesora sprowadzę. Tylko dajcie mi stawkę profesorską. Proszę Państwa, ile zarabia dzisiaj lekarz średni w ginekologii, bo jeszcze do ginekologii czasu. Świetnie, coraz bliżej. Mój syn zarabia 52 tysiące. Wszystko uczciwe, że odprowadzone podatki. 8 tysięcy za, ma taki przeciętny za etat. 12 tysięcy ma za dyżury, bo dyżur jest 100 zł za godzinę, a Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, że musisz mieć dwóch lekarzy dyżurnych, choć tam jeden jest poród i oni zmęczeni rano, we dwoje byli i każdy ma po 2 tysiące. Taki dyżur kosztuje 4 tysiące jeden poród. To się nóż otwiera, nie mam go przy sobie, gdy to mówię, bo wspominam swoje czasy, gdy byłem sam na dyżurze. 15 porodów. To był baby boom słynny, tak? Już nie ma. No dobrze, ale ja mówię, jakie jest obciążenie pracy lekarza. 4 tysiące za jedno dziecko urodzone, a ja 15 porodów, w nocy cięcie, czwotok, karetka jedzie. Myślałem, że zgłupienie, że ja to wytrzymałem. Rano operacja, przyjeżdżałem do Ożarowa i dalej w kółku. Ja mówię, jak to mogłem wytrzymać? Więc niestety stawka i te wszystkie, co pan Trytko dawał ogłoszenia i inne, przyjmę internistę, przyjmę takie. Przyjmij mnie. Trzeba ogłoszenie na pół strony w gazetach wszystkich okolicznych. Takie, stać zapłacić gminę. Doktorze, uwaga, okazja, takie litery. 100 zł za godzinę. To jest i tak mało. Państwo powiedzą, jasne cholery, ile te doktory chcą zarabiać? A no to ile zarobi kładący płytki dzisiaj, bo wiem. 7 tysięcy do 10. Powinien zarabiać dobry lekarz 4-5 średnie krajowe, tak jak jest. To jest 30 parę tysięcy. Powiecie, no kurde, proszę iść na medycynę, a i tak lekarzy nie ma. Więc proszę dać ogłoszenia, w których będzie to. To może też nie zdać egzaminu, bo on przyjdzie ten jakiś X, weźmie, to wyjdzie mu 14 tysięcy, ale jak mu da to tyle, że będzie miał 18 tysięcy, to gdzieś pójdzie. Dzisiaj żadne mieszkanie. On sobie kupi mieszkania zarabiając 50, to on sobie pałac kupi. Jak się zakocha w dziewczynie w Szczecinie, to pojedzie tam. Nie przyjdzie. Czym można lekarza przywiązać do Ożarowa? Rutem. Proszę Państwa, gdyby pan burmistrz był słowny do końca, czy on nie był niesłowny, jak nasza ośrodek, którego ja i doktor Mazurkiewicz budowaliśmy, no nie ze swojej kieszeni, jeździło się po urzędach, a kaca nieraz musiałem 3 dni leczyć po załatwianiu różnych urzędów wtedy i w 80-tych latach wybudowaliśmy, nie my, ale to miało duży wpływ. I myśmy. I wtedy pan burmistrz doszło do przekształcenia, bo byliśmy przyklejeni do ZOZ-u w Opatoli. Gdy to się odcięło, pan burmistrz był wielkim zwolennikiem, żebyśmy lekarze to wzięli prywatnie, pewno byśmy założyli spółkę i byśmy dzisiaj tu żyli. No w tej chwili ja nie obrażę ich, bo jestem starszy od wszystkich tutaj lekarzy, więc teraz jest troje staruszków, nie obrażam ich, bo jestem jeszcze większy staruszek, schorowanych. A co się stanie, jak doktor Mazurkiewicz dostanie zawału, oboje wyjadą, a Żelazowska jest po 70. No, po 60, ale przed 70, 69 chyba. Ale jest na emeryturze. Jaka jest, proszę Państwa, macie tu dzieci, wnuczki, trzeba myśleć, co będzie za 5 lat, za 7, za 10. A nie, że nawet jutro pan Trytko przyjdzie i powie, ura, zgodził się doktor, ile mu da? A 5 tysięcy zgodził się, jakiś psychiatr, chory psychicznie lekarz, jeżeli przyjdzie. Że takie są czasy. Jeżeli może drożeć paliwo, jeżeli może drożeć wszystko, no niestety, ale służba zdrowia ma pierwszeństwo i choć możemy się wściekać, że doktorze bierzesz 30 tysięcy, to ci się nie należy, ale trzeba mu dać, żeby był. I takie są prawa rynku. I nie ma na to sposobu. Pan Trytko powie, na to nie mam pieniędzy. Nie mam. Ale mimo to
90% przychodzi, a Kuchnicka wiadomo, proszę Państwa, jeżeli zapisanych jest tutaj 5 tysięcy ludzi, to wy wiecie Państwo, że ta gmina jest przecięta na pół, bo spytałem doktor Jobkowej, ile masz zapisane. 4680. Powiedziała mi 4600. Nie, no to chwileczkę, jeżeli w gminie jest 11 tysięcy, ile jest? 10800, a tu jest zapisane 5, to gdzie jest zapisane? 5, bo jeszcze zapisało. Proszę? Czyli nawet, to gdzie jest te pozostałe 5? To jest gmina. Więc gdzie jest resztę? No ale ona powiedziała mi, że ma 4600. Jeśli skłamała, nie ma znaczenia. Ja mówię, no jak ty to sobie rodzisz? Masz ty dyrektora? Nie. A masz kadrową? Nie. A masz, pytam ją, a masz księgową główną? Nie. No to kto załatwia papiery, te wszystkie, co przychodzą? No i mówi, jakiś już zanoszę na ulicy Kolejowej. Nie. To tam mówi, to mi załatwi. I to dobrze. A ile masz pielęgniarek? 3. A są specjaliści? Są. A nie jednego? No to mówiła, że ma. To byli. No i ale skład administracji był taki sam. I dało się. A ja jestem wielki pan dyrektor niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Ostrowcu Gemelli od lat 20. I panu burmistrzowi kiedyś muszę przynieść ciężką wódkę i dużo kwiatów, że jak w 2001 roku wprowadził trytkę, to ja mówię, tu się nie potańczy długo. I założyłem ten zoo tylko dlatego. I dzisiaj jestem gościu. Panie dyrektorze, to panu zawdzięczam i kiedyś ciężką wódkę postawię i kopić nie mogę, to będę panu podlewał co chwilę, jak się pan odwróci. Nie wiem, czy pan może. To panu zawdzięczam. Kochani, zmierzam do konkluzji. Trzeba. Aha, jakieś 5 lat temu najechała mnie rodzina. Mówię, kurde, nim mi przyjechał brat, syn i synowa. Siedzimy sobie, winko pijemy, a on tak syn patrzył. Ale ładnie masz. Może ja bym tu zamieszkał, przyjdziemy. No. Syn ma, zrobił 40 lat. Najlepsze lata u lekarza. Ma rodzinną medycynę i otwartą kardiologię. Synowa ma internę i kończy radiologię w Centrum Zdrowia Matki Polskiej. Brat przyjechał, krew mnie zalega, bo on jest profesor, doktor habilitowany, a ja gówno przy nim, przepraszam, ledwo maturę skończył, profesor, doktor habilitowany Instytutu Higieny i Epidemiologii w Łodzi. Teraz belwederski profesor, doradca prezydenta. Wie, co ty doradzasz, jak ty matury nie umiałeś dać? Ale widzicie, nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. I mówimy, wiesz co, zrobimy taki klam. Ja kupię ośrodek zdrowia w Ożarowie, kupimy. Nie, tam będę dzierżawimy. Zwiążemy się z nim finansowo. Jakby tu było dwóch doktorantów, profesor. I pojedziemy na dyskusję z Narodowym Funduszem. Proszę Państwa, to by tu było 10 razy tyle pieniędzy. Pan burmistrz, byliśmy z panem burmistrzem na kontraktacji. No stoisz tam jak Żyd na gestapo i jakoś tyle punktów, no tylko się wychyl, to cię wywalimy. I tyle. Jeżeli się przedstawi, że my mamy profesora, żeby było dwóch, to było 5 lat temu. Wtedy by tu inni przyszli, szkolenia mogły być. Mówię, włożymy z 5 milionów, skąd macie tyle, to się da załatwić. Pan profesor by załatwił, wzięłoby się trochę z Europy. Mówię, kupimy tu rezonans magnetyczny. Oprócz tego, że będziemy tu prowadzić, to my zrobimy kasę. Bo będzie, oprócz tego, że ośrodek stoi, to powinna tu kasa być jeszcze z prywatnej sprawy. Tylko menadżerowanie. Proszę Państwa, czy doktor Trytko jest dobrym menadżerem, czy złym? To gdybym to był, panie burmistrzu, ja, czy pan, czy pani, nic więcej nie da się zrobić, jeżeli system jest komunistyczny, czy socjalistyczny i nie da się, tak jak było za komunizmu, socjalizm tak, wypaczenia nie.
I państwo, jeżeli nadal to tak ma być, to będzie socjalizm, tak? A my tu się kłócimy, naradzamy, kłócimy. No, nie kłócimy, dyskutujemy. Pan dyrektor przychodzi, no byłem tu, jeżdżę, nie ma lekarzy. Będą lekarze, jeżeli zrobimy rynek prawdziwy. To prawda, lekarz ma powołanie, ale kasa jest kasa. I dzisiaj proszę, moja propozycja, zrobić ogłoszenie takie. Skąd wziąć pieniądze? Ja już mówiąc o administracyjnych rzeczach, pewne rzeczy. Ile jest tu pielęgniarek? 9. Ja nie chcę żadnej, broń Boże, usuwać, ale gdyby nawet, to proszę państwa, w Ostrowcu tu gdzieś dojechać, ja całe życie dojeżdżałem, to pielęgniarek strasznie potrzebny. One zarabiają fatalnie, uważam, ale już trochę lepiej dochodzi do 4000. Ja nie chcę, żeby po moim tu wystąpieniu poszło, bo szatko przyszedł i będzie gadał, żeby pielęgniarki pożyczyć. Broń Boże, ale trzeba to zrobić racjonalnie. Jeszcze jedno. Gdyby jutro się okazało, że nawet tych pieniędzy nie ma, tylko będzie połowę, bo Ruscy wkroczyli na wschodnie granice i jest tlen. Duży lekarze muszą być podstawowi. Pierwszego kontaktu. Mnie boli gardło, mnie mierzyli żołądek, mnie boli pupa, mnie wszystko boli. Internista dobrze wyszkolony. Ile razy pani była okulistą w życiu? Ja 3. To nieważne, że tu okulista świetnie pracuje, na ilu jest godzina. A ile się było na wszystkie inne choroby? 1000 razy. Teraz pytanie. Ci lekarze interniści są bezwzględnie konieczni, natomiast wszystkie inne specjalizacje jak są, to pięknie, ale po zaspokojeniu tych podstawowych. I taki reumatolog przy całym szacunku, czy laryngolog przy całym szacunku, gardło, stawy, leczyłem to pięknie. No może tam trochę leży w grobie moich pacjentów, ale niewiele, ja myślę. Ale to są rzeczy wtórne i po troszkę. Więc mówię ogłosić, że trzeba sprywatyzować przychodnie na całej Polsce. Już wtedy mówiłem panu burmistrzowi, 3,6% tylko jest publicznych zakładów. Sprawdziłem w Kieleckim, jest w Chmielniku jeszcze publiczny zakład. A dlaczego w Tarłowie, w Ćmielowie, w Opatowie, w Ostrowcu, w Annopolu, wszystko są sprywatyzowane? Państwu znikną wszystkie troski. Jeżeli ktoś by kupił, bo wynająć to znowu będzie się prosił, jeżeli kupi taką przychodnię, no ktoś, żeby to lekarze byli, bo można powiedzieć kupi, albo, a potem twoja zrobi, rozmowa będzie kontynuowana, a potem zrobi piwiarnię tam. Please hold online. Musi to we mieć, może być w głowie, jeżeli on się tym zwiąże. Proszę państwa, z Mazurkiewiczową mają 4 dzieci lekarzy, mówię dzieci i synowe. U mnie jest 2, to 6, u Żelazowskiej jest. Gdybyśmy spółkę, panie burmistrzu, wtedy mogli zawiązać, ja miałem 50 parę lat, zrobili i my byśmy to mieli. Jak my byśmy się starzeli, to ja bym poszedł do syna czy Mazurkiewicza, słuchaj, no kurde, ośrodek ogromny kupimy, my słaby, przychodź tu. I mój opa, chory człowiek, a przyszedł, bo musi. I to by było przywiązanie. Jeżeli panu czasem niektórym to w głowie się nie mieści, no jesteśmy jeszcze takie, oni to wezmą, pan burmistrz myśli, ja muszę nimi jednak zarządzać, bo oni to mogą źle zarządzać. W 2001 roku pan burmistrz sam to wziął i nawet nie przyszedł spytać się, co wy chłopaki, wszyscy ze specjalizacjami, asystenci ostrowieccy, co wy o tym sądzicie? Nie. Cóż nie, wygrałem wybory, mogę robić co chcę i tak. Ale są rzeczy, które można robić. Prawa nie łamią, ale nie wypada. Prawda. I wtedy nikt nas się nie spytał, czy my we czwórkę nie chcielibyśmy wziąć, tylko nagle jak lupus ex machina, pojawia się pan Tytko, jak to w dawnych czasach przywieziony w teczce, słuchajcie, wtedy bez specjalizacji. Dopiero potem zrobi. To dla nas lekarzy był policzek. Myśmy to budowali, byli tu po 50 lat i przyjeżdża, zresztą zwolniony z dyrektury w Opatowie. Ja nie mam nic do niego, ale sposób i nasze zupełne nieposzanowanie. A na koniec, że mówiłem to, co mówię teraz, to za moją całe poświęcenie tutaj zostałem wylany dyscyplinarnie. Ale ja się tym chlubię dzisiaj wszędzie, bo nie, bo mówił, że co mi się nie podoba, co bym zmienił.
O Mazurkiewiczowa, słuchaj Zygmunt, my to nie jesteśmy tak jak ty odważny, daj spokój, co wszystko. Ja mówię, jak widzisz, co się dzieje, to... No, gdybyśmy wtedy stanęli we czwórkę, mówiłem, zamknęli ośrodek, to by może było. I panie burmistrzu, nie byłoby dzisiejszych problemów, bo tutaj by przyszły nasze dzieci, jakby to było nasze. A tak to nawet, jeżeli pan Frytko załatwi, bo jeździł, on jest niewinny. To przyjdzie ktoś na godzinę, dwie i znowu. A pan Trytko jakby jutro dostał propozycję dyrektury, nie wiem gdzie, tam gdzieś jeszcze, z większą pensją, no to powie adios pomidores. A cóż go tu wiąże? Bierze żonę pod pachę, jedziemy, tam znowu mam. Jopek pierwszy, a... Jopek. A wszędzie tam pracują, gdzie rodzice coś zainwestowali. Jeżeli syn mu już postawił ogromną przychodnię w Łodzi, to syn jego na pewno to przejmie. Oczywiście, jeżeli nie będzie związany budynkiem, firmą, rodziną, to nie przyjdzie. Ale tam, gdzie jest, to by przyszło. Ja też nie powiem, teraz skończę, już kończę. No. To jest do dyskusji. Skończę, możemy mówić. Jakby to było 5 lat, wiedziałem, że nie mam żadnych szans. Może teraz będę, a już za stary jestem. To jeszcze mogę znaleźć trójkę świetnych lekarzy w Ostrowcu jest, zrobią spółkę i kupią. I skończą się te wszystkie dyskusje. Bolączki. Oddajcie cesarskiego, co jest cesarzowi, a co boskiego Bogu. Pan burmistrz, rozmawialiśmy nieraz przecież. Lepiej, żeby był nie lekarz, bo będzie zarządzał lepiej. Dzień dzień może tak, ale przekonałem się, też byłem tego zdania. W służbie zdrowia, szczególnie w małym, nie. Bo on się musi znać na wszystkim. Bo jaki jest wysiłek dyrektorować? Ja byłem dyrektorem tutaj 25 lat. 25 lat. Jaki był mu wysiłek dyrektorski? Co tu można zrobić? No, wysłać na urlop lub nie wysłać, zatrudnić lekarza. I co poza tym? Idziesz do gabinetu, przyjmujesz. Tu nie ma kontraktów, telefonów międzynarodowych. To są średnio inteligentny szympans, by to mógł robić. Ja nie mówię, że pan mówię, jak ja bym był, no cóż bym robił. Wobec tego, żeby skończyć, proszę państwa, przemyślcie to, bo to dla dobra Ożarowa i dla waszych dzieci. Pan burmistrz będzie jeszcze 10 lat, 20, burmistrzem nie wiem. Panie burmistrzu, ale zachorujemy. Jak ja tu chcę przyjść, jak ja tu w nocy nas zaboli serce, owszem, możemy zadzwonić po pogotowie. Ale ja bym chciał, żeby tu był dobry internista, kardiolog. A wszystkie inne poboczne specjalności to są dobre, ale to nie na tym etapie. To nie na tym etapie. Nie strzela się z armaty do muchy. Tutaj lekarze podstawowi przyjmują, decydują ciebie do laryngologa, to dzisiaj pojechać, zim nie ma, to drogi dobre. I w ten sposób, żeby krzywdy nie zrobić panu doktorowi Trycku, po pierwsze może stanąć do przetargu, może zebrać innych lekarzy i pa. Jeżeli się nie czuje na sile lub nie chce, jako reumatolog może być zatrudniony. To jest melodia przyszłości, to już mnie nie obchodzi. Może żeby mu krzywdy nie zrobić, dobrze, nie róbmy mu krzywdy, bo tu nie chodzi o krzywdę. Przecież on też ma prywatną firmę pod tytułem indywidualną praktykę lekarską, reumatologiczną i na pewno ma tam jeszcze doskonale i lepiej zarabia niż tu. Więc nie musi mu się krzywdać. Ale na przykład, jeszcze raz mówię, dzieci wasze, wnuki wasze, to musi się stać. To jest to, mówię, prywatyzacja, a wcześniej mówiłem dać takie ogłoszenie, że jak lekarz zobaczy 15 tysięcy, to co na dyżury skoczę jeszcze, to będę miał tyle, co ten ktoś inny. I to by było tyle. Dziękuję bardzo. Pieniądze. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze jedno. Skąd te pieniądze będą? Właśnie. Trzeba odpowiednio umieć, no, ja mam szczęście, bo ja znam osobiście szefa Narodowego Funduszu tego. Więc moje punkty są wyższe. Jak to było, tak to jest. Mafia. To jest mafia. Nie załatwienie sprawy. To jest mafia, Narodowy Fundusz, proszę państwa. Że ja go znam, to ja mam punkty wyższe niż cokolwiek. No ale załóżmy.
Jeżeli pieniądze są tak, jak doktor Czuczko powiedział, że przesuwa, czyli podkrada, to jest nawet, zdaje się, prawnie dozwolone, to co lekarze podstawowego kontaktu zarobią, to im się zabiera, sam powiedział, i przesuwa na specjalistykę. Bo tam specjalistyka nie wyrabia na siebie. On to powiedział, państwo nie zwrócili uwagi. Bo tam trzeba pielęgniarkę zatrudnić, to i tak. Jak w komunie? Narodowy Fundusz przesuwa worek z pieniędzmi. Ten worek stawiają przy kierowniku. Kierownik sięga ręką. To będzie dla mnie, to będzie dla nie, to będzie dla mojej żony, prawda, księgowej. Potem wyjmuje, to będzie dla księgowej, dla kadrowej, to będzie dla informatyka, a co resztę zostanie, to damy doktorom. To jest czysty socjalizm. I nie winien doktor Czytko, tylko system. Komunizm upadł nie dlatego, że Stalin był zbrodniarzem i wymordował 20 milionów i zagłodził 7 milionów Ukraińców i tak dalej. Tylko system był niewydolny. Nie dało się. Jeżeli jesteś nie na swoim, bo jestem gdzieś dyrektorem, jak rozwalę wszystko, sekretarzami, słuchajcie, rozumicie tego naszego człowieka, czarczapyją. No to idzie do następnego, rozwalił drugi. A jak już nie mógł, to szedł na zastępcę kierownika Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii. Dziękuję. I ten system tak funkcjonuje. I jeszcze raz. 3% jest tylko publicznych, teraz było. A nie wiem, na ile dzisiaj jest. No na pewno nie przybyło. Być może, pan burmistrz pomyśli, kurde, po pierwsze gmina go nie wybudowała. O to chodzi. No ale jest gminy w tej chwili. No to sprzedać to? No trochę mi żal tego. Oni to wezmą. Czy oni będą umieć tu rządzić? Co, że będą. Lekarze z Ostrowca, niech będzie spółka. Może się nikt nie zgłosić. Ja tylko mówię, żeby zacząć procedurę. To jest moja propozycja. Pielęgniarki pewno pójdzie w Wożarów Fama. Boże, oni chcą nas sprzedać, jak to się mówiło. Tylko wyrzucają nas wszystkich. Dzisiaj pielęgniarka, ja wszystkim, którzy będą wyrzucone, osobiście gwarantuję zatrudnienie w szpitalu w Ostrowcu. 30 potrzeb. No, że może każda woli tu przyjść niż przyjechać. No Boże, kochany. Dzisiaj dojechać, całe życie dojeżdżać. Już kończę. Proszę? Mają Galapagos, tak dalej. No, ba. No, to jest co innego być na takim dyżurze, jak ja pamiętam, na ginekologii. Ta krwawi, ta ją brzuch boli, tu kroczę ze szyły przed chwilą, panie doktorze, może kwiat się robi, tu to całą noc zapieprzała jak głupia. I za pensję, co strach powiedzieć. A tutaj w przychodni byłem, 25 lat byłem, wiem jak to się kręci. Więc proszę państwa, rewolucje są trudne. To by była rewolucja. Starzy wodzowie rewolucji niechętnie się na to godzą. Ale panie burmistrzu, trzeba się zastanowić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I czy ktoś z państwa chce zabrać głos w sprawach różnych, dyskusja? Pani Tomaszewska, bardzo proszę. Aha, a mogę panią na kolana? Bo mi zimno tu trochę, nie? Lepiej, jakbym oś nie widział. A, to tak zrobimy, jedynie raz zrobiłem i mężowie nie wiedzą. Tak, no to dobrze. Proszę państwa, bo tutaj właśnie... Aha, włączone, tak? Proszę państwa, bo tu pan doktor właśnie mówił o tej prywacie inaczej. Ja właśnie czytałam, jak to działa w najbogatszej gminie, Kleszczowo. Tam jest po prostu, nie ma problemu ze służbą zdrowia. Żadne nie, tylko po prostu nie wiem, w jaki sposób oni to załatwiają, że mają dostęp do wszystkiego. Ja na przykład przeglądając, kiedy słuchałam tutaj tego sprawozdania pana dyrektora w towarzystwie dość atrakcyjnych pań, to doszłam do wniosku, że cały problem opiera się o jednym, że lekarz siedzi i czeka, a problem jest